Ja wiem, że graliśmy w Warcrafta, kiedy to? 3 miesiące temu ostatnio, ale słuchaj, były z tego tylko 2 streamy i tak nic nie osiągnęliśmy. Według mnie powinniśmy od nowa zacząć. Bo były tylko 2 streamy, 5 godzin grania, nie ma sensu zgrać tamtego save'a, co? No, dobrze się zgadzacie, pokczam. No i widzowie, wy się w dupę, wy ogarniacie wszystko, dla was streamowanie to jest przyjemność. Dobra, napijemy tego Earlcrafta. Live. No właśnie, git chyba, co? Nie ma, dobra, jak nie ma to git. To gramy. Musimy zebrać tak. Czekaj, co się zbierało w tym Earlcrafcie? Jak będą lagi, to możecie pisać potem. Tutaj jedzenie nie było takie ważne, z tego co pamiętam. A, liście! Jedzenie takie ważne nie było w Earlcrafcie, bo i tak tu trzeba się leczyć w dupę bandażami i tak dalej. Są lagi? Ja pieprzę w dupę! No nie wytrzymam. A nie, są jakieś, rzeczywiście, widzę teraz. Terapog? Jezu, jak dziwnie, co jest? Dobra, chwilę pograjmy i będę patrzył na czat i czytał, co piszecie, i najwyżej będziemy decydować. Jak będą spadki, to najwyżej. Ja pierdziele, drzewny mob się akurat pieprzył mi na łeb. Nała, pokczam, chociaż widzę, gdzie mam HP. Przesuwam se w górę mordę. Czyli morda musi być tutaj. O, pog. No, idealnie. Co, są lagi? Nie, no nie ma. Co wy piszecie niektórzy? A gonił mnie ten frajer. Dobra, jak działa to pog, to gramy. Są czasem? Jak niszczyłeś coś, to trochę były. Wiem, co musimy zrobić, zobaczcie. Musimy gorsze liście ustawić. To jest plan. Dobra, czekajcie. RAM zwiększ? A myślisz, że to przez RAM? A gdzie jest napisane, ile RAMu zużywa? Ty, może rzeczywiście zwiększę? Pograj chwilę, dobra. To muszę iść tak. Zdobyłem patyki. Dobra, zdobyłem patyki, to muszę iść po żwir, żeby nożyk zdobyć. Zaraz będzie noc, to nie wiem, co my zrobimy. Jak będą lajki, to będziecie pisać. Ja patrzę na czat cały czas jednym okiem. Czekajcie, muszę znaleźć żwir i musimy znaleźć wioskę. Dwie rzeczy, które dzisiaj trzeba zrobić do końca streama. Naprawdę lagi są? Nie, no jak mnie trolujecie, to nie wytrzymam. No nie widzę na obejście, żeby były lagi. Także nie ma raczej. Nie ma, dobra, trolują. Dobra, dzięki. A, tu się shiftem zbierało rzeczy, racja. Czekaj, one były groźne czy nie? Chyba nie były. A, mamy mapkę, zapomniałem. Jak się powiększa mapę na cały ekran? A, L to jest tego. Ścina? J? A, J, masz rację. Co jakiś czas jest pojedynczy lag. Nie są groźne, a tam jest szmata, co leczy. Co tu jest? Cześć, one też nie były chyba groźne, tak mi się wydaje, nie jestem pewny. To jest żwir? Nie. Cały czas zerkam okiem na OBS-a, żeby patrzeć, czy są lagi, i na czat. Co to? Coś umarło tam. Tylko co? Tu się coś dymi. Mam nadzieję, że mob do mnie nie leci, bo leci w moją stronę. To jakiś elfik mały, to chyba jest ok. To jest żwir? Chyba ta.
Ty, to jest węgiel? A tak. Nie no, wszystko działa jak na razie. Grajmy, grajmy. Dobra, mamy trochę tego gravela, to go zniszczmy. To jest... A, to jest też grawe! Jest! Pog! Mamy nożyk. Dziękuję Syli Apczana KP za suba. A nie, to Karpatesek kupił. Dziękuję bardzo. Karpatik? Jak to się czyta? Chyba dobrze. Noc się robi w dupę z tego wszystkiego patrzenia, czy są lagi. Dobra, z tego się robiło. A ja z tego łóżko mogę zrobić! Nie, muszę mieć drewno. Nieważne, uda się. To jest sekundka. Karpatka. Z tego się dało robić te pajęczyny. Tak! To trzeba ile na łóżko? Luj, nieważne, muszę zrobić siekierę. O kurde, muszę wyciąć jeszcze raz tego flinta, bo nie mam. Na noc się robi. Zaraz będzie gówna, a nie RLCraft. Ja pierdzielę. Jak się śpiwór robiło? Bo był śpiwór. Trzy wełny po prostu. Dobra, pogy. Jest siekiera. Ale tanki, szmata. Dobra, bo noc się robi. Może się zdąży zrobić trzy wełny. Tylko muszę zrobić tego. No. Dobra. Teraz to się stawiało. Boże, proszę cię, daj chwilkę czasu. Ja pierdzielę, coś tu idzie. Ale to chyba nie jest groźne, tak mi się wydaje. Tam się coś pali chyba. Pyk. Proszę cię. No jak to? Ile tej wełny? To jest jedna wełna? Tak! Ja pie... Kurde, on jest jednak groźny. On jest jednak groźny, widzowie. Not good. Przestań mnie gonić! Śmieciu głupi. No nie zdążę. Dobra, przestań. Potrzebuję jeszcze tylko jednej wełny. Dobra, mamy trzy. Jak zrobię łóżko i będzie dzień, to przeżyjemy do następnego dnia. No nie! Nie da się z trzech takich samych? W sensie różnych? Ja pierdzielę. Musi być ten sam kolor? Ja... Dobra, luj, nieważne, damy radę. Wale się w dupę. O! Dobra, pog! Przetrwaliśmy pierwszą noc! Ez! Full HP! Po spanku, tako, ręce i nogi całe. Ja pieprzę, nice. Udało się pierwszą noc przetrwać. To i tak w duży wyczyn jak na mnie. Dobra, teraz tak, trzeba zrobić kill off. A, mogę z drewna kill off i zaraz z kamienia, dobra. Pozbieram już do końca nożykiem te. Te w dupę, jak to się nazywa? Te pnącza, rozumiesz? No dobra, tyle. I zaraz będziemy szukali dalej wioski, bo wioska jest priorytetem według mnie w działaniach naszych.
Teraz tak. Zróbmy sobie drewniany kilof. Czy to... A, ja mam patyki. A jak się patyki robiło w tej grze? W sensie w RL Crafcie inaczej niż tak? Bo nie pamiętam. Na pewno muszę siekierę zrobić, żeby więcej drewna mieć. Na start. Bo ten mi się zaraz dobije. Mogę go dobić teraz. A, deski tak jak... A, masz rację. I potem... Masz rację, masz rację. Deski się niszczy i wypadają się te patyki. Ta, ta, ta. Było tak. Dobra, jak git, że lagów nie ma. W sumie ładnie wygląda ten Railcraft z tymi shaderami. Szkoda by było rezygnować z tego, według mnie. Ta, zawiło mnie, pamiętam jak mnie zawiło raz drzewo. Dobra, nieważne. W sumie, patrząc... Co jest? Po tym, że ostatnio jak graliśmy w Railcrafta bardzo krótko i nic nie osiągnęliśmy. W sumie smutnie. No ja też miałem laga. To dziś tym razem musimy grać inaczej, widzowie. Tym razem trzeba się skupić. Skupić! Nie odpieprzać. Fokus w dupę, rozumiesz? Musimy szybko znaleźć wioskę. W wiosce szybko zdobyć itemy. Nie! Proszę! No nie zabijaj mnie! Ucieknę mu. Dobra, nara, szmato. Chyba mnie zostawił. Dobra. Jezus, jako... Przeraża nadal. O! Domek. Są czasem lekkie ściny, jak odkrywamy teren, ale u mnie też są. Także luj. Życie. Dobra, na razie możemy tu siedzieć. To może być nasz dom przez jakiś czas. Jot, czy widać jakąś wioskę? Gówno widać. To jest to gigantyczne drzewo. Tu jest ten dom. Wróżka gdzieś tu jest. Gdzie ona jest? Słyszałem ją gdzieś tu. Tu jest. Ona nas uleczy. Pog! No! Farcik. Mamy drzewo. Z drzewa zrobimy tego. Kamień zaraz wydobędziemy kilofem. Dobra, pog. Zrobimy sobie itemy jakieś na start. Rapier zrobimy, bo był OP. Pamiętacie? Nie, rapier się robiło... Coś ze skórą było. Muszę zabić... Nie, ze świń chyba skóry nie leciały. Nie pamiętam. Chyba nie lecą ze świń skóry, nie? Daj mi kill off. Nie lecam. Dobra, rapier. Rapier się robiło z tą rapier. Z tego. A nie, to z wełny. Nić. A, nić i patyk. Dobra, dobra, dobra. Czyli easy, to możemy sobie zrobić ten rapier. Tylko kamienny, to zróbmy tak. Pyk, pyk, pyk. A o co chodzi Gibson z tym? Dobra, nieważne. Dajcie szybko parę kamieni. W ogóle był też boss z węgla, pamiętacie? Mam nadzieję, że mi tu nie wypadnie, bo pozbierałbym ten węgiel. Aj, bo jak się dodawało levele, bo jest... L? Nie, nie L. L to było, te drugie levele się dodawało, a te małe, te takie drzewko umiejętności. A, tu jest, dobra, tu jest, w ekwipunku. Musimy lecieć w co na start? Chyba w mining, żeby używać tego, kilofów żelaznych i tak dalej. Dobra, 7 kamienia. Teraz tak, 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 mamy to. Mamy rapier, dobra, pog. Mamy kozakitem na start. Dziękuję, dostawca parówek. Ze snu Korwina chyba. W idealnej Polsce. Handel paróweczkami na skalę światową. Dobra, mamy to, zróbmy sobie też kill off kamienny i teraz zróbmy sobie... Kamienną siekierę.
sumie jak mamy tak naprawdę śpiwór, to już jesteśmy dość bezpieczni tak naprawdę. Bo możemy sobie w nocy tak po prostu spać wszędzie. Ten śpiwór jest OP, ja go nigdy nie doceniałem za bardzo. To głupia z mojej strony. Dobra, wypieprzę te rzeczy. Nie będę już... A w sumie tu się podnosi inaczej. Teraz liczę na to, że boss nie wypadnie w dupę z tego, bo jak wypadnie, to dedóweczka, tak o. Raczej. Z kamienia mógł wypaść? Chyba nie mógł. Z kamienia wypaść, tak mi się wydaje. Pozbieram sobie chwilę to i pójdziemy dalej. Żeby mieć jakiś budulec. Ale budulec, ja pierdziel. Jak wypadnie bosik, to jest dead. Ale chyba nie wypadnie. Dobra, pog. Nie wypadł. Mamy świeczuszki. Zróbmy se 8. No bo nie, czekaj, nie będę wszystkich patyków zużywał. Zróbmy 4. A, bo trzeba było je podpalić! Z brzozy! Z brzozy się na papier! Szybko! Szybko! Ale wiedza jest w małym palcu, ty! Bear Grylls RL Crafta, rozumiesz? Jak przetrwać? Dawaj tego w dupę brzozę. Słaby start, resetuj. Nie mogę, gram Edenem. Jedno podejście. Dobra, dawaj szybko. To drzewko. Ile mi to da papieru? Trochę da, wystarczająco na zapałki chyba. A, zapalniczkę możemy zrobić. A nie, bo to żelazo chyba kosztowało, tak? Chyba żelazo było potrzebne do zapalniczki. Dziękuję, Mati Kosowy, za suba. Dziękuję bardzo. Dobra, gramy dalej. Czy to się tak papier... Nie, inaczej. A tak się papier robiło. Dobra, to pogi. Możemy teraz zrobić zapałki. Dobrze pamiętam? Nie. Źle pamiętam, w dupę. Chyba, że tak. Nie. Nie pamiętam, jak się zapałki robiło. Jak się zapałki nazywają po angielsku? Co jest z light? Z pół płytek drewnianych? A, rzeczywiście, dzięki. Jak mat? A w sumie tu jest nazwa. Matchbox. O, dzięki, dzięki. Dobra, mamy zapałeczki. Możemy podpalić sobie pochodnie, które mamy. Te 16. Nośmy sobie to. Ej, nie miałem, żeby... A, mam, dobra. No i to jest funkcja. Czemu jedziemy w normalnym Minecrafcie? Klikasz i se sortujesz. Naprawdę. Takie trudne to jest w dupę do dodania. Ale jeszcze nie ma nocy. Dobra, będziemy po prostu szli. J. Co ja mam pod M? Nic. To czemu ja mam w dupę mapy pod J, a nie pod M? Może mi ktoś wytłumaczyć? Co jest pod M w tej grze? Nic. Controls. Co jest pod M? Gówno jest pod M w tej grze chyba. Nic nie ma, zobaczcie. My. I tak ma być. O! Problem pod my zrobić mapę. Dobra, w którą stronę idziemy? Nie idziemy tutaj na pewno, bo jest jakaś spieprzona ziemia. Możemy pójść tam. My jesteśmy tutaj. Czekaj, jak to się robiło? Follow. Będzie za mną szło. Możemy iść w tą stronę. Chyba, że łodzią popłyniemy. A nie, bo serpenty są. Pamiętam o nich. Ja pierdziele, wiedza minecraftowa. Idziemy dalej. Skórzana zbroja w ogóle. Nie, dobra, luj. Przydałaby się skórzana zbroja, ale nie mamy jej. A, jeszcze tego. Jak są te bandaże? Bandage? Po prostu? Tak. O, to jest ważny item. Kurde, drogi jest też. Ale musimy go mieć. Co ja odpieprzam?
idź spać. Luj, nie idziesz. Ale dźwięki. Ez. No idź spać, jest noc! No. Rację, ja mam czarną wełnę, masz rację. Nie wiem, czy one się zrzucały, jak ja z auto atakuję, więc lepiej nie ryzykujmy. Zabiłbym je chętnie dla expa. A właśnie, exp. Mining na razie dodajemy sobie do żelaznego kill-offa i potem pójdziemy już coś innego. Weźmiemy węgiel przy okazji expik. A węgla dosyć mało mamy. Ale nie będę całego chyba wydobywał, bo się boję golema. Chociaż Louis z tym golemem zabije go jak wstanie. Na stylówkę frajera. Owca prawo? Zaraz pójdę. Dobra. Pog. Piąty level, dodajmy sobie w mining. Bo pamiętam, że tu było dobre defense, żeby mnie na hita nie zabijali, jak mi serce spadnie. Dobra. I mówicie, że owca tu gdzieś jest? Chętnie bym ją zabił, jeżeli rzeczywiście jest tam gdzieś. W którą my mieliśmy stronę iść? A no, możemy pójść tym lasem w sumie, bez znaczenia. Tak naprawdę. Musimy po prostu iść tak, żeby znaleźć wioskę. Nie czyta czatu. Nagrał odcinek, teraz nam go puszcza. No proste. I wiedziałem, że to napiszesz, bo jesteś opłacony. I teraz robię z tego żart, żeby nie było. Ez? O! Tam nie idziemy do tego potworka. Możemy iść sobie w tą stronę. Jakaś jaskinia. Teraz pytanie, czy Worf do niej wchodzić? Jest taka strasznie spadek na nie, więc na razie nie. O, samowce! Pogchamp! Zabiję wszystkie. I luj. No. Umrzesz. Przykro mi. Ale fajnie się auto atakuje tym itemem. Wszystko sobie zabije, jakbym w masło uderzał. Dobra. Pozbierajmy chwilę te gówna. Coś mało tego leci. Daj mapę na ekran, please. No masz mapę, po lewo. O co ci chodzi? Dobra. Zróbmy sobie apteczki, żeby mieć na spokojnie, żeby w dalszej części gry. Teraz tak. Dobra i tak. Pyk. Pyk. Pog. Możemy dobić ten nożyk w sumie. Żeby ekwipunku nie zajmował. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze masz szarą wełnę. A, racja! Kurde. A luj, bo to chyba się do 8 stakowało. Także, albo do 12, nie pamiętam. Na razie to sobie tak nośmy. Drugiego slota sobie wziąłem pochodnie w sumie. Tu się chyba w ogóle dało z drugiej ręki też atakować bronią. Jak się nosi tam item. Co jest nawet fajne. Dobra, idziemy w tą stronę. Mam nadzieję, że naprawdę blisko będzie wioska, nie tak jak graliśmy te parę miesięcy temu, że wioski szukaliśmy dwa streamy, a potem przestaliśmy grać. Co to było? Ja pierdziele, yeti kotleti, ty. Dobra, nara.
tarczę, nie mam żelaza i nawet go nie mogę jeszcze wydobywać. A nie, dało się z drewna tarczę! Nie, nie dało się. Ale defense trzeba. Woda? A, tu trzeba wodę pić, zapomniałem! O kurde, moja noga. Jest jeszcze inna tarcza? A rzeczywiście jest! Racja! Dobra, robię ją. Przyda się tarcza bardzo. Bo nie mam żadnej obrony. Dzięki, dzięki widzowie. Nie mam drewna. Yeti kotlety nie ogarnia. Na szczęście, że tu jesteśmy. Dobra, dzięki, dzięki za pomoc. Ale dziwna. Z kamienia zrób? A nie wymaga tego? Defense 4? Jak ona się nazywa? Chodzi o tą? No nie, nie wymaga, ale i tak trzeba tą zrobić, dobra. To zrobię, zrobię tą kamienną, racja. Dzięki, dzięki. Czy ja mam kamień? Mam. Kurde, szmato. Tak będzie szybciej, papyk. No, no, dwa razy lepsze. Dzięki za podpowiedzi, widzowie. Jak wy kozaki jesteście, dzięki. Dobra, dalej. Do Yeti kotlety nawet nie podchodzimy. Idziemy po prostu sobie... Albo w górę, albo przy wodzie go ominiemy. Przy wodzie go ominiemy. Bo przy wodzie chyba łatwiej będzie spieprzyć jakby co. Komuś. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie za bardzo uciekać. Jedzenia trochę trzeba. Ale to zaraz usmażymy coś. Gdzie postój. Dobra, on tam stoi gdzieś frajerek. Dobra, gramy, gramy, jest pog. Zbierzmy to. Czekaj. Tak jak myślałem. Ale nie ze mną, szmato, takie numery. Pa. Śmieciu w dupę. Nie wiesz, z kim masz chyba do czynienia. Dupę z mistrzem Earlcrafta. Cheater? No, trzeba sobie radzić. W końcu Earlcraft odwzorowuje prawdziwe życie. Prawdziwe życie nie jest dla uczciwych ludzi, tylko dla cwaniaków pieprzonych. Jezus! O mój Boże, a się obsrałem! O Jezusie, szmata mi stepować zaczęła na głowie. Ty, to nie jest przypadkiem ta piramida? Czy coś takiego? Ale lagi, ja pierdziel. Pogchamp gameplay 3 FPS. Dobra, luj. Możecie mieć lekkie lagi, bo odkrywamy nowe tereny. Owca za tobą. Była owca? Czekaj, zabiję sobie kurczaki. A ja nie muszę chyba. Czemu mam ping, jak gram na single? Ktoś wytłumaczy? To jest tak realistyczne, że aż ping jest. Tylko nie wiem, czy to jest ping jest realistyczny akurat. Dobra, nieważne. Czemu takie lagi tu są jak... A, bo taka gigantyczna budowla się wczytuje! Ja pierdziele, co to jest? Sorry widzowie, że za lekkie lagi. Sam nie ogarniam za bardzo, co się w dupę dzieje. Liczę tylko na to, że nie wypiję przy streama.
nie jest wioska chyba, nie? Nie wiem za bardzo, co to jest. Co to jest za miejsce? Dżungla to słabe miejsce startowe. A to jest dżungla, ten biom? Możemy iść w tamtą stronę. Tu są moby jakieś w ogóle. Ale kozacka i ta świątynia, zaznaczę ją. Zaznaczę sobie ją i ją zwiedzimy kiedyś, jak się ulepszymy. Temple. Bo jak w Tibi pisało. No. Dobra, temple zaznaczone. Ale nie robimy tego teraz, bo wątpię, że wyjdziemy z tego cało. Wątpię, że chociaż połowie byśmy z tego wyszli, a co dopiero cało, ty. Nie, trzeba się przespać. Tam nic konkretnego nie ma? Spokojnie, wrócimy tu za jakiś czas. Tomb Raider! Coś tu jest na rzeczy. Dobra. Wracamy. Piszecie, żeby w dżungli nie szukać wioski, to nie szukam wioski w dżungli. Pójdziemy tym lasem sobie, przejdziemy tutaj na ten teren. Może będzie bardziej odkryty. A, to wróżka. A ja obsrany już. Oj, oj, oj. Siema, co to za płotki? Ty, to jest jedzenie? O, dzięki. Zjem to. Arbuzik. Czym ja się mam zatruć, arbuzem? Jadłeś kiedyś arbuza? Ktoś tutaj ma tego, farmę taką mini. A, mamy iść tam. Outlast. Nie gwizdaj na mnie. Dobra, przejdźmy tędy, bo tam się wydaje otwarty teren bardziej. Czyli w tamtą stronę. Aha, czyli ja tam nie wejdę. Ale to jest Minecraft. To se damy radę. Albo to obejdziemy, albo przejdziemy górą. Tak o. Na razie idź. Słuchaj. Ez? O nie, tu mogą być żywiołaki ognia. A skrzyni nie widzę żadnej. Czemu tu jest piasek dłuższy, jak to się tam nazywało? Żelaza, ale nie mogę go wydobywać. Ja pierdzielę w dupę. Dobrze, że tam dalej nie spadłem. O Boże. Dobra, pół serduszka, tylko stracone na szczęście. Idziemy dalej. Czekajcie, bo mieliśmy tam iść. Ale możemy iść też tu. Ładnie ta woda wygląda na tym, na tych shaderach, nie? Pokcza. Ile trzeba miningu, żeby wydobywać żelazo? Znaczy, żeby używać. Nie, poczekajcie. Nie pamiętam. Nie, mining. A nie, dobrze, dobrze. Co za mną? Co za mną? A, 8 trzeba, dobra, dzięki. Mam cały ekwipunek zapieprzy. Smok był? Gdzie? Nie widziałem. Na szczęście, bym się zesrał. Dobra, węgielek zawsze useful, ale bym bardziej szukał wioski, bo i tak będziemy szli do kopalni. Najchętniej to bym dzisiaj zrobił tak, widzowie. Znalazł wioseczkę. Czekajcie. Znalazł wioskę, pokopał trochę, zrobił se full seta, powiedzmy, żelaznego, jak zdołam. I chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w ogóle to się uda zrobić, szczerze.
Że się chociaż wioskę uda znaleźć. Bo to i tak duże plany są, jak na mnie i RL Crafta w jednym. To było miejsce smoka? To było leże smoka, co ja tam byłem? Ja pieprzę, to serio miałem farta, nawet nie wiedziałem. Coś tu się zaczyna, chyba nowy biom, tak? Chyba tak, nie wiem. Nie wiem do końca, jak te biomy działają w Minecrafcie, a wprowadzili je lata temu. O! Lag był. Leży smoka na mapie? To jest leży smoka, no. Masz rację, tu jest. Tam jest smok, ale my tam na pewno nie idziemy. Bo smok mnie zwanshotuje. Dobra, luj z tym smokiem, frajerem. Tu jest wieża, ale wiesz, to będziemy robić. Jeszcze nie teraz. Lak równa się spawn miliona mobów. Proszę cię. Nie pisz tak, bo się obsram zaraz ze strachu, ok. Dzięki, dzięki. Możemy ściąć brzozę w ogóle. Czekajcie, wypieprzę useless itemy. Szyba wypieprzę. To jest wełna, to nie wypieprzę tego. Nie wiem, co to jest. Nie wiem w dupę, co to jest. Może ktoś powiedzieć? Nasiona brzozy? A, dobra, no zostawiam. Chociaż, Louis, wywalę jak będzie trzeba. Na razie nośmy to. Ty, jak na przykład jest taki las z drzewami, co nie ma słońca w ogóle i tu byłby zombie, to by się palił czy nie? Jak jest dzień? Blancik to jest. Tam jest w ogóle pustynia z tego, co ja widzę. Ja pierdziele, tam dalej nie pójdziemy. Na pustyni jest dupnie, bo na pustyni umrę z gorąca. Nawet jak będzie wioska. To nie jest pustynia, to jest biom zimowy. Co to było? Krowy, muszę wziąć, bo skóry dają. A, czyli by się... A, zapamiętam, kto był OP. Szkielet w dupę, łucznik był OP. Na tym. To nie idziemy tam. Coś tu jest. Nie wiem co to. Chyba woda. No nie wiem. Możemy skręcić w lewo i pójść tam. Chyba, że tam się będzie ciągnął też biom. Nie no, wszystko gituwa jest. Wszystko jest git. Teoretycznie możemy się wpieprzyć łódką do rzeki i płynąć z nią. Będzie najbezpieczniej i najszybciej, co? Co wy o tym myślicie? Chyba pokczam pomysł. Dawaj to. Nie będzie bezpiecznie? Co tu ma być niebezpiecznego? Chyba lagi tylko. Co to? Aha, bo my tam wypływamy na morze otwarte. A to luj. Wężom, ale węży nie było chyba w rzekach. Tylko były... O! Hello w dupę. O, piąty level. Dobra. Tu gdzieś coś upadło? Nie. Sześć skór. Co z sześciu skór się da zrobić? Za jakiś item ze zbroi? Jezus Maria! O mój Boże! Słyszycie to? Tam jest leży smoka. Widzicie? Tam! I słychać go było. Spieprzamy stąd. W tamtą stronę. Tylko żeby mi nie przypieprzył wąż. Chyba tu nie wejdzie, ale nigdy nie jestem pewny, jak go widzę. W tamtą stronę pójdziemy na biom zimowy. No ja pierdzielę. Nie chcę iść na biom zimowy. Musimy...
On się zbugował. Możemy go ominąć i popłynąć łodzią. Plecak? Siedem. I... Aha, i złoto. I złoto, dobra. To luj. To nie zrobię plecaka. Jezus Maria, nie strasz. Dobra, wącz nie ogarnie, chyba damy radę. Możemy też popłynąć w tamtą stronę. Cześć, to działa? Mamy tu respa teraz. To jest nasz resp? Czy nie? Czy tylko w wioskach to się liczy jako resp? To jest resp? No dobra. To teoretycznie możemy tu zrobić skrzynkę, wpieprzyć itemy i popłynąć gdzieś. Szukaj pokeba... Nie da się tak, to nie jest Gallardos. Można go oswoić? A właśnie, bo da się w ogóle latające moby oswoić, a my tego nigdy nie zrobiliśmy. Trzeba by... Co jest w dupa? Dobra, wiecie co? On się chce lać? Co ty odpieprzasz? O nie. Dobra, do wyra. Woda? A, już piję. Dobra, słuchajcie, mam taki plan. Pieprzamy się do łódki i luj, i płyniemy. Teoretycznie mogę, serio. Dobra, zróbmy tak, na wszelki wypadek, mam plan. Naprawdę da się go oswoić? Ciekawe. Jeżeli tak, no to chciałbym go kiedyś oswoić. A, zatyczki na syreny, masz rację! Jo pierdziele, widzu! Mądry jesteś, jak się robi te zatyczki? Z przycisków chyba. Nie, to jakoś, jak to się nazywało? Tak. Przycisk. Dwa przyciski. Nie no, widzę, ty jesteś w dupę geniuszem w tę grę. Zobacz, jakie zatyczki, takie o. Nie no, ale żywic jest bogiem RL Crafta, to ja wiedziałem od zawsze. Dobra. Potnę was. I nie mówię tego do widzów, to drewna to mówiłem jak coś. Zróbmy tak, słuchajcie. To. Nie. Skrzynkę. Tą skrzynkę zrobimy na wszelki wypadek. W tej skrzynce umieścimy następujące rzeczy. Połowę pochodni. Połowę jedzenia. Czekajcie, żwir tu umieszczę. Nie, połowę żwiru, bo wezmę sobie połowę, żeby potem wydobyć te gówno. Skór nie, to w ogóle nie jest mi potrzebne. Połowę węgla. To wezmę, biorę. Połowę drewna? Nie. Mogę kamienie tu wpieprzyć, żeby sobie zrobić na wszelki wypadek, jak się zrespię. To szybko, tak. Toporek i z toporka drewno wydobyć. Rozumiecie, nie? Zginę zaraz, dlatego się szykuję na to. Znaczy mam nadzieję, że nie umrę, ale jak umrę, no to trudno. Ale liczę, że nie, ok? Jak się sortowało? O, jak to jest alfabetycznie teraz, tak? Czy nie? Nie. Nie da się alfabetycznie chyba. Nie, jest chyba alfabetycznie. Nie. Nie jest. Da się jakoś ustawić to? Jak to się sortuje? W jaki sposób?
Wełnę zostaw. Zostawię 3 wełny, masz rację, na apteczki w razie czego. Czekaj, będę miał tak. 2, 4, 3, 6. Tak, dobra, to 3. Dobra, możemy wypływać. Podróż. Te itemy są na wszelki wypadek, jak Mumar się tu zrespił. Numerami? Jakimi numerami? A czekajcie, bo tam są funkcje, jak ustawić sortowanie. A, to jest którym przyciskiem sortować, tak? Nie, co to jest? Nie wiem, co są za rzeczy. Dobra, w dupie tam. Arbuza? Zostawiłem arbuza. Melon. Czego nie wiem? Dobra, nieważne. Ale ładna ta woda na tych shaderach, serio. Ja pieprzę. Piękna woda. Dobra, płyniemy. Mam zatyczki? Mam, dobra. Błagam, oby to wyszło. Tu jest wioska? Chyba. Nie no, że pochodnie za free? I to te, co nie gasną? A w sumie. Gdzie to jest? Podniosłem to? Tak, chyba. Prawdziwy Żyd. Nie wiem, czy to nie jest wioska, jakaś w górach. Szczerze? Dobra, luj. Może ryzykuję jak debil. O, jest tutaj. Ale zerknę, co tam jest. To jest wioska! Są strażnicy! To są domy! To jest wioska! Ja pierdzie, ale gówniana wioska, bo jest w zimnym terenie. Nie będziemy tutaj siedzieć za długo, tylko ich okradniemy i idziemy dalej. Siema, mogę wejść do ciebie na chatę? Ty, to są te lody, co są, były potrzebne do jakichś itemów. Uważaj, o kurde, jak zimno. Wiecie co, no nie wiem, czy ich okradać, bo ja umrę prędzej z zimna, niż ich okradnę. Będziemy się leczyć apteczkami, luj. Tam są drzwi. Jak ja tam mam wejść? Co ja odpieprzam? To jest Minecraft, a ja nie gram, jakby to był w dupę, nie wiem co. Siema, słuchaj, co tu masz? Szafir, zaśnieg. Zaśnieg? Żelazną łopatą. Nieźle. Ale na razie nie, dzięki. Masz tam co? Z dupę pustą. Nie, wdupiam tą wioskę. Bo ja umrę tutaj prędzej, niż coś nakradnę. Idę stąd. Nic nie mają, są biedaki pieprzone. Ty chłop wiglo mieszka, ja go jeszcze chcę okraść. Ja pierdzielę. Nie mogę, no bardziej żydowskim to się nie da być. Dobra. Płyniemy dalej. O kurde, jak tu lód. Tam już będzie ciepło. Tu się kończy już chyba ten biom. Patrzę cały czas na mapkę. O, coś tu jest. Ja tylko taki ten. Pozostałości jakieś. Cały czas zerkam na mapkę, czy jakaś wioska się wyświetli. Nie wiem, czy płynąć rzeką, czy cały czas przy morzu. Jak myślicie, co lepiej? Ty, a właśnie, a to w RLCrafcie dało się łowić rzeczy i książki wypadały z enchantami? Czy to nie było? Czy tak się nie da? Jak tam żyćko, bo ja sam, a kolega znalazł dziewczynę. Powinien się cieszyć. Znaczy wiadomo, że będziesz olewany jakiś czas, ale nie przejmuj się. Za jakiś czas wszystko wróci do normy. Ale że skrzynia za free na górze? Ale umrę, bo mnie boss one-shotuje.
Nie no, boss mnie zone-shotuje. Nie no, to jest za trudne jeszcze, ja nawet nie mam armora, panowie. Ale ja nawet armora nie mam. Na dole jest boss? To jest w dół, znaczy... Tu są syreny, ale tu jest ten, wioska, znaczy ten zameczek, który musimy okraść. Nie, luj. Nie wchodzę tam. Obsrany jestem. Nie, słuchajcie, wiecie czemu? Bo mnie zombie zabije na dwa hity i będziemy znowu zapieprzeć od nowa. Wioska jest ważniejsza w tym momencie niż jakaś pieprzona. Co tam będzie na górze w tej skrzynie? Wiesz co będzie? Trzy drewna i dwa puste w dupę flaszki. Tyle będzie z twoich itemów. Ta diamenty na samej górze. Gdzie boss jest na samej dole? Co ty pieprzysz? O, zobacz. A nie, to się tak bardziej stakuje. Już myślałem. Nice. A, czyli do 16. Czekajcie, bo tam coś jest, widzę. To dynia. To trzeba dwa. Możemy sobie chleby porobić teoretycznie, a możemy też to przechować. O, piąty level jest. Worth inwestycja jednego levela. Skacz po tym, nie, bo wtedy expa mnie dostawał. Zobacz, tak to ile expa za friką. Pokcząp. Ale mi zapieprza to zimno. Tu chyba nic nie było, żadnych te... O, jabłuszka. Jakaś włócznia gówniana. No i tu chyba żadnych itemów nie było, z tego co pamiętam. Mogę się co najwyżej ogrzać. Książek nie będę brał, wiecie czemu? Bo książki prawdopodobnie i tak będą w wiosce, w której będziemy. Także, no, luj z tym. Poczekamy, bo się noc robi, pieprzę się wyro i pójdziemy dalej. O, usmażę jedzenie w tym czasie. Ale pomysł! Ale pomysł, nie mam kobla. Ja pierdziele, nie zrobię pieca. Nie! Zrobię ognisko! Jest, da się. A nie, na ognisku się nie dało w Edelcrafcie smażyć chyba. A nie, da się. Da się. Drewno i zapałki, a zapałki możemy sobie na S zrobić. Dobra, zróbmy to ognisko. Czemu nie? Gdzie ja mam to gówno? A, wypieprzyłem to. Nie, nie, nie. Zróbmy ognisko, przetestujemy se przy okazji. Nie interesuje mnie tylko jak to płaci. Dziękuję, Jora. Ja pierwsze, jak ty szalony, Jora. Jora wpłacił 40 zł. Witam. Pochodnia. A, dzięki, dzięki, zabiorę. Dziękuję, Jora. Witam. Dzięki za przypomnienie o pochodniach, bo przecież one są te, co, to są te, co nie gasną. To są te lepsze pochodnie. Są dwa rodzaje pochodni w Edelcrafcie. Są zwykłe, te co ja mam, które gasną po jakimś czasie. Kurde, do lawy chyba wpadł. A te są te, co nie gasną. Dobra, ognisko. Pyk. Zobaczmy, jak działa. A, to na półpłytce się nie da. I co, jedzenie mam tam kłaść, tak? No dobra, daj to mięso. Wszystkie naraz dałem, 9. O, ale kozak! Pali się tako! Lepsze niż w normalnym Minecrafcie. Nie no, serio, RLCraft jest lepszy Minecraft, i luj. No nie wiem, po co grać w Minecrafta? Chyba tylko na mapkach, typu piaskowa mapa i tak dalej. No chłopie, w dupę. Kiedy no mógł to zdjąć? To wypieprzę w ogóle, bo mi niepotrzebne. Wypieprzaj, wypieprzaj. Jedna deska. Przerobiłem na patyki. A no, masz rację, widzę, że tak się to... Jest! Jest! Ale kozackie, ja pieprzę! Dobra, to dosmażmy se żarło i lecimy.
Ale kozak. Opcja. Dobra, ustawmy sobie ekwipunek tak jakbym chciał. 1, 2, 3, dobra, czwórka, nie, dałbym to na... Tak. O, tak chyba git. Tutaj dwa sloty po nic. Jeden musi być, żeby wodę pić. Dobra, weźmiemy to, usmażymy i wyruszymy dalej w drogę. A, to muszę podnieść. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem dziękuję żydem, bardzo. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Co?! Jora wpłacił 30 zł. Dobra, banować tych, co tak pisali. Mu wysyłał donatów sorki czat. Dobra, banować tych, co pisali, żeby nie wysyłał. Nie no, jak do bana jesteście, hejterzy. Dziękuję bardzo, Jora. Dziękuję ci bardzo. Nie no, porypany jesteś. Nie, nie przejmuj się, to są hejterzy, oni kłamią na twój temat. Dobra, mamy żarcie. Ryby mam jeszcze, ale luj z rybami. Proszę, aby się dało to podnieść. Idziemy dalej. Czekajcie, zerknijmy szybko na mapę, czy nic się szybko nie przemieszcza tu. Nie wygląda na to. Dobra, w którą my stronę szliśmy? Tam po prostu. Możemy też tam popłynąć. Mam nadzieję, że serio nigdzie nie będzie pieprzonego tego. Bo on mnie prawdopodobnie złanszotuje, jeżeli gdzieś tu będzie brudas. A wioski dalej nie widać. Sadgę. A tak... A nie, to są chyba te. Nie, to jest wioska! To jest wioska! Wioska! Pog! Czy mi się wydaje, że to jest wioska tuż obok leża smoka? W sensie tutaj chyba jest królestwo smoka. Jeżeli tak, to nie ma sensu tu być. Gdzie smoka widzieliście? Mi się wydaje, że smok tu mieszka. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co? Nie podziękowałem za suba? Jora wpłacił 5 zł. Zydek CZM, nie dziękujesz za suby, nieładnie tak. Kiedy był sub, za który nie podziękowałem? Nie było żadnego, chyba. Ja dziękuję każdemu widzowi zawsze, z bomby. Dziękuję bardzo, Donata. Ty, czekajcie, bo oni tu często mają poukrywane itemy w podłogach. Żydy. Chętnie coś ukry... O, żelazo i wiadro, pokczamp. Egg. Micha. O, drugie wiadro. Łóżko? Nie potrzebuję, mam śpiwór, wypiję przenam w twoje wyro. Chociaż jedno mógłbym ukraść. Fajnie, mógłby złoto mieli, to bym sobie zrobił backpack. Ty, co to jest? A, to jest większa pojemność plecaka? To jest upgrade do plecaka? Co to jest? Ale porypane rzeczy. Backpack trzeba złoto, widzowie, dlatego go nie mogę zrobić, wiecie? A, mogę to podnieść tym razem. A nie, to czwartego. A, to szmato. Tak cię szmato podniosę. Dobra, dawaj zbroję spod podłogi, śmieciu. Gdzie jesteś? Mięsko, strzały. To se wezmę to... Ale ja mam zapieprzony ekwipunek! Gdzie ja mam rzeczy gromadzić?
Dobra, słuchaj, muszę powypieprzać. Dobra, te ice cube wypieprzaj. Jak będzie potrzeba, to wrócimy się do wioski lodowej i sobie zdobędziemy. Tak, to nie ma sensu się tak pieprzyć. Czemu ja mam 64 nasiona? Dobra. Lepiej. Pochodnie weź. Dobra. Papier weź? Nie potrzeba chyba. Ale ładna wioska w ogóle. Moglibyśmy się osiedlić, jeżeli będą mieli bibliotekę. Jeżeli nie, to nie wiem, czy jest sens się tu osiedlać, powiem wam szczerze. 18 rybek. Ciemniaczki bym wziął. Chociaż mam dużo żarcia. Jak mają bibliotekę, możemy się tu osiedlić. Jak nie mają, to gówno. To jest chyba wełno wszystko, tak? Też pokrzem. Ole willa. Obyśmy... Nie strasz. To jest młyn! Ole kozacki! Jo pieprze! To przypomina trochę coś innego niż... nieważne. Zamknij ryj. Dobra, co tu macie, brudasy? Nieźle. Czekaj, to się nie dało zamieniać? Jak to się robiło? A tak, dobra. Widzowie mnie nauczyli, że trzeba shift trzymać i jedziesz myszką. Rozumiesz? Widzowie uczą starego dziada w Minecrafta grać pokczą. To jest życie. Jak wyżej wejść? Nie da się? A tutaj? Tu są skrzynie. Czekaj, podniosłem ją? Tak. Książeczki. A nie mają zbroi w podłodze nigdzie? Dziękuję, Flab, witam! Czy się jutro widzimy? No zobaczymy. Zależy o której wstanę i o której streama będę robił. To są dwa czynniki, które są ważne. Ale jeszcze się dogadamy potem. Dzięki, dzięki. O! O, lag! Ale dobra, te lagi to są chwilowe. A mieliście też laga, nie? Dobra, to przełożę jeszcze to i wypiję przed co tam mi niepotrzebne. Dobra, nara. No mało książek ma ta wiocka, szczerze. Wolałbym wioskę, gdzie jest ogromna biblioteka i nawet student enchantu chyba też może być za free. Węgiel to na iron helmet. O. Nice. Co wy tu jeszcze macie w tych domach? Kowal! Kowal jest! Jezus Maria, może będzie o coś diamentowego takiego. Jak? Ja nie mam budulca? Co ty pieprzysz? Gdzie mam rzeczy do budowania? Dobra, takie schody gówniane, ale są. O! Ja pierdzielę, jak się zlękłem! O Jezusie! Pieprzona śmierć! I tak by mnie... Ale wieża! Czekaj, co to było? To był jakiś item taki gówniany. Jakiś bol? Co to jest?
gówno jakieś. Nie biorę tego, bo i tak tego używać będę to mógł za trupę 200 godzin. Ole topór, ale nie mogę go używać, to gówno, nie biorę go. Ej, tu nic nie ma! Tylko tyle? Ty, zabijam kowala za karę. Śmiecia głupiego. Żeby tylko tyle było? Słuchaj, kowala ci zaraz zabije, frajera. Suń się, śmieciu. Bo ci przez ścianę wejdę zaraz. Dobra, masz drugie wejście. Czy ty przypadkiem nie masz pod podłogą itemów? Złoto, a złoto on chce. Szkoda. Ja pierdzielę, chłopy wyjście mogą z domu. Tam już jest ten smokowate miejsce. Tu byliśmy, tak? To jest ten młyn. Nie, czekaj. To jest ten młyn? Nie, tu nie jest ten młyn. Nie, to jest ten młyn. Tak, biblioteka jest? Poczekaj chwilę, daj mi połazić chwilę po tych domach. Chciałbym zbroję wziąć za friko. Wiem, że ktoś ma ją pod podłogą. Co to jest? To są diamenty? Nie. Chyba nie. Chyba nie ma diamentowych bloków, tak o. Pata. Wiem, że któryś z was, brudasy, ma pod podłogą zbroję. Mówić, który bo was wszystkich zapieprze. Już! Szmaciarze pieprzone. Który z was ma zbroję pod podłogą? Tu chyba smok mieszka, tak mi się wydaje. Ja tam nie wchodzę na razie. Czekaj, bo jakoś ta wioska nie ogarniam wszystkiego. Ja byłem już w każdym... Czekaj, nie byłem tam w porcie chyba. Tam coś mieli chyba ukrytego. O, jest! Resp! Będziemy mieli tu respa. Za gówno, zabierz to. Co się w dupę dzieje tu? Czekaj, drzewo setne, będzie prościej. To, to jest to drzewo. Go biblioteka, widzieliście gdzie ona jest dokładnie? Ty, drzewo może zabić moba? Fajnie by było. A mnie może. Szmaciarstwo. To jest biblioteka? Czego on nie wie znowu? O co znowu chodzi? Ty, to nie jest biblioteka? Otwieraj. Ty, kim ty w dupę jesteś? W tym kitlu. Long cast. Wędką można szybciej napieprzać. Chyba spoko. Ja pierdzielę, ile wełny. Dobra. I co? Szmaciarze, macie farta! Nie pozabijam was. Wiedziałem, że te brudasy będą to ukrywać. O kurde. Def 4 to wymaga. Trzeba szybko to do skrzynki wpieprzyć, zanim to poznika. Pyk, pyk. To też DF4? Ta, wszystko DF4. A ile ja mam? Ja bym najpierw mining dobił chyba, chociaż w sumie to by się przydało bardzo też. Czekajcie, bo ja mam strasznie dużo gówna w ekwipunku. Tych rzeczy nie potrzebuję na razie. Jeszcze zbroja przy łóżku jest? Tutaj? Skąd wiesz? Gdzie? Ja pierdzielę! Kurde!
kurde, jeszcze lepsza! Co jest? Szmaciarze ukrywali to! Brudasy pieprzone! 8 defa, dobra, chowam do skrzyni. Obsydian też schowam. Szczerze to też schowam, bo zanim ja to będę mógł używać. R, dobra. Pamiętaj, chociaż ja zapomnę, że to jest w tej skrzyni zaraz. Znając mnie, to ja zapomnę szybciej w dupę, że to jest w tej skrzyni niż cokolwiek. Dobra. Dobrze nam idzie w sumie, bo jest dopiero 23. A my już mamy tyle rzeczy za nami. Wioska. Myślę, że najlepiej teraz by było pójść do kopalni. Tylko żeby do kopalni pójść, to przydałoby się dobić żelazny kilof. To byłaby pokczamp na tera. Opcja. A gdzie ta biblioteka? Ty, czekajcie, jak widzisz, że jest biblioteka, to wiecie co? Tajny trik. Patrzcie. Tu są itemy wszystkie? Tak. Patrz to. Dobra, gdzie ta biblioteka jest? Dupę, wynosimy ty. Nie płaciłeś rachunku w syfie, to nie masz skrzynki. Ale nie, bo może być też biblioteka taka na zwykły dom. Tylko nie wiadomo gdzie. To nie jest biblioteka. Nie, to jest to, co wyszliśmy dopiero. Wolno chodzi, ale skacze w dupę na 3 metry do przodu. To jest biblioteka! To jest biblioteka! Idziemy! Pokchamp! Ja pieprzę! Idealna wioseczka! Idealna wioseczka, widzowie! Ty co się patrzysz, śmieciu? Prowadzam się tu i zamknij łeb! Spieprzaj! Daj mi wejść, śmieciuchu. Moja chata. Idę na górę. Rozgościć się. A nie będzie mi rządził jeden z drugim. Czy ja mogę tu mieszkać, czy nie? Chłopu się zachciało rządzić. A ty co? Wypieprzaj z mojego pokoju nowego. Tutaj jest skrzynka leży. O kurde, ale się pić chce. Macie coś do picia? Nowy jestem. Dobra, czekaj. Ale gówno mi daliście do picia, ja pierdzielę. To nawet nie przygotowane. Ale kozacka wioska się trafiła, widzowie. Wiem, że są ukryte rzeczy w bibliotece, zaraz je będziemy szukać, tylko czy jest enchant table w bibliotece z bomby, czy nie? Bo nie pamiętam. Chyba był. Są książki. Tam też jest skrzynia. Nie, nie ma chyba. Jednak. Coś mi się kojarzyło, że był, ale jednak nie ma. Szkoda. Będzie trzeba samemu zrobić. A, nieskończone źródełko w domu. Zaraz robię, no. Jakieś dziwne skille. Czyli co to jest? Aha, że szansa na uniki to jest po prostu. Na to drugie, basz. A, stuny! Ciekawe. Unbreaking to jest po prostu niezniszczalność, tak? To jest spoko. Co to? Co to jest? Może mi ktoś powiedzieć, bo nie wiem. Nie wiem, co to jest za gówno. Czy to jest ostrość 4? Ja pierdzielę, co jest? Ty ta kosa! Ja pierdzielę! Ty jeszcze... Boże! Jakie rzeczy! Ale będziemy rybakiem! Dobra. Te trzy książki są mega OP. Słuchaj, robię sobie respa w tym łóżku i nic nie masz do gadania. Rozumiesz? Śmieciu? Dzięki. Magic Protection.
To jest tam odporność na magię, tak? Zwiększa albo zmniejsza DMG. Co? Czyli jak na hardzie gram, to będzie większe DMG czy mniejsze? To jest też szczęście. Jak się da mieć szczęście tego morskie, fortunę? Ty nie wierzysz, drugie ostrość 4, będziemy mieli ostrość 5 z bomby. Ja pierdziele, nie mogę uwierzyć. Boże! Ostrość 5, tak o wiosce! Nie mogę! Jaki fart w dupę! Jezus. Dobra, pokczamp! Ukrytą skrzynię? Ta, na dole była, masz rację. A chyba dwie były nawet. A jednak jedna. Czekaj, odwieszę wam ten obraz, no nie rzucaj się tak. Ale karate. Czekaj, tu były dwie chyba ukryte nawet książki. Znaczy skrzynie, jedna była tu przyciskiem chyba, tak? Protection 3. A max jest 4, tak? O! Efektywność na toporku, pokchamp. Weźmiemy se. Schowamy do naszej głównej skrzyni. Tu jeszcze była chyba jedna. A nie, tu patrzyliśmy, że gówno było, tak? Tak, to jest jakaś książka gówniana. Dobra, nice! Dobry lucik, serio. Co ty masz? Czyli, że w nocy mocniej bije, tak? Czy po prostu, że w nocy bije większe obrażenie dodatkowe z tego buffa? Nie wiem, jakieś gówno. Wypiję pszenę, w to mam. Daj to protekcją se schowam. To tu poukładam. Dobra, to jest nasza skrzynia gówna. Znaczy to i to. Tu możemy schować itemy. Dobra, zróbmy tak. Jak najszybciej dobijmy do żelaznego kilofa, potem sobie go zrobimy. O kurde, żelazo. A, tu jest, dobra. Potem sobie zrobimy ten żelazny kilof i pójdziemy do kopalni pokopać. Poszukamy sobie itemów. A, masz rację, nowy stary, masz rację, no. Poszukamy sobie jakieś tam rzeczy na zwykłym mieczu najpierw. Ale nie wiem, czy tej ostrość 5 to nie zostawię na później, na przykład na diamentowy rapier albo... Bo ostrość 5 to nie mieliśmy nawet na tamtym save'ie, tam mieliśmy lekką ostrość. Kiedyś jak graliśmy tam pół roku, nie, rok temu chyba. To jest porypane, że to się coś takiego trafiło. Ta, zostawię na później prawdopodobnie to. Bo wydaje mi się, że to jest zbyt OP, żeby to tak po prostu wypijewszyć na... Kamienny czy żelazny nawet. To nie ma sensu według mnie. Z tym i tak by chyba nie stać by było. Ty to się było, łączyło w kowadle z książką, tak? Dobra, mięsko se wezmę. Więcej pochodni. Zostawię te lepsze pochodnie, bo nie chcę ich na razie marnować. Co jest w dupę? No potrzeba tu mi czegoś. O, tego. Nie, ja to mam tam. I tu też będę miał. Ty pierwszaj. Wezmę se tak. Gdzie mam patyki? Tutaj. Wezmę sobie 8 pochodni. Podpalę je wszystkie. Gdzie te gorsze zapałki? Podpalę je wszystkie i co, widzowie? Do kopalni ja bym. Znaczy nie. Poekspiłbym. Jak poekspić nie w kopalni w danym momencie, kiedy jestem cienki? Nie da się inaczej. Najchętniej bym poekspił albo do Defense 4, albo do... Kurde no... Łowić ryby... Łowić ryby, ciekawy pomysł widzę. Ty to jesteś mądry. Dawaj. Zboże? A też możemy sobie pozbierać. Czy mi wypadnie pieprzony ten, jak on się nazywa? Wiecie co? O, jest. Flint. Przestań napieprzać drzwiami, psychopato!
Nie wytrzymam. No chłop stoi na pieprza tymi drzwiami. No debil pieprzony, rozumiesz? Słuchaj, zamknij mordę. Irytuje mnie ten płotek. Ten. Dzięki. Już odstawiam. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie dwa takie noże, bo jednak one się przydają na zbieranie nitek. Jezu, poczekaj. Boże, przecież ja nawet nie wiedziałem, że tak się da. Tak sprawdziłem tylko. Po co ja te noże zrobiłem w takim razie? Ty no, w dupę. I teraz nie mam patyków. Ja pierdzielę. A, nie da się na tym, na drewnie. Czekaj, gdzie ja tam tak to położyć? Nie no, napijewsza tymi drzwiami, debil. Opanujesz się? To tak się robiło? Tak, dobra. Dobra, to tak zróbmy. Macie rację. Mega git pomysł. Ty, a stąd? Jeszcze jeden level. Dobra, to tak zróbmy. A, odłożę wełnę, żeby nie stracić jak umrę wszystkiego. I możemy wyruszyć, wyruszyć się ulepszać. A, wezmę wszystkie pochodnie, chyba będzie ok. Patyczki sobie odłożę. Jedne zapałki te nowe odłożę. To odłożę. Żarcie mam? Mam 8 tego, to wypieprzę. Dwa wiadra, to sobie zrobię to nieskończone źródło, co widz pisał. Co jest nawet spoko pomysłem. Żeby nie latać ciągle i tyle. Mapka, na której wczoraj grałem, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa, ale wpisz sobie, bo kiedyś zrobiłem skrót z niej, pustynna mapa. To ci wyskoczy na pewno i sobie zobaczysz tam. I był link w opisie filmu, jak to pobrać. A, jeden level. A, to tutaj dobije? Nie, nie dobije, bo nie urosło. Ja pierdziel. Dobra. Czas pozabijać dupę jaszczury z Gotika. Prawie nic. Co to jest? Jakieś gówno. A jak to zje... Ty, bo są różne mięsa, które dają różne fajne efekty. Na przykład mięso z mobów w kopalniach, takich jakby... Jak to się nazywa? Takich szybkich mobków, piesków takich. Daje lifesteala. Ciekawe co to daje. Zatrzymaj się, ty! Dobra, wypieprzaj. Tam lawa. Piesek! Zostaw pieska, śmieciu. Fajne. Przejmiemy go, jak będziemy mogli. O Jezusie. Dobra, za pierwszym pieska przejmuję. Pa, pa, pa. Za pierwszym piesek. Za pierwszym, pa. Piesek! Słuchaj. Pa, ez. No pieprzył i uciekł. To niewychowaniec. Ale trudno. Jeden level potrzebny, żeby dobić sobie do łowienia. A to motyl. Czy ryby dają expa, jak je zabijam? W wodzie? Czy nie? Tak? To chyba tak zrobię, żeby dobić jak najszybciej. Dobra, to jest... A właśnie, bo nie zrobiłem najważniejszej rzeczy. Domek! Domek! Nice! Oh,
Jezus Maria, już prawie o tym ten. Jeszcze prawie tego nie zrobił. O! Te dinozaury też się nie rzucały, z tego co pamiętam. Zapieprzę go. Słuchaj, co ty tu robisz? No, noob. O! Kituwa. Dobra, teraz połowimy trochę. Dobra, jak się łowiło w tej grze? Chyba inaczej to wyglądało niż w Minecrafcie. A tak to wygląda, że płynie jakiś. A i muszę podnieść samemu. Ale śmieciarstwo. Te upieczone dają absorpcję obrażeń? O, z jaszczurów? Pogchamp. Ile expa dostałem w ogóle za rybkę? No płynie. Cześć, bo tu źle zarzuciłem. Level? No. O co chodziło z tym ale? W tytule? No bo myślałem, że widzowie źle podejdą do tego, że od nowa będę chciał zacząć. I napisałem ale, zaczynamy od nowa. Ale widzowie od razu powiedzieli, żebym zaczął od nowa, zanim w ogóle to zasugerowałem, bo są kozakami pieprzonymi, także pogę. Wieża bez żadnego armora? Nie, nie, nie. Dzisiaj myślę, że... Nie, mam jeszcze sporo czasu. Jest dość wcześnie z tego, co widzę. Gówniano się tu łowi, idę tutaj. Myślę, że dzisiaj tak. Jest 23. Myślę, że pogramy sobie do około pierwszej RL Crafta. Pół do pierwszej albo do pierwszej. Więc no. I potem liga. No na tamtym świecie nic nie miałem. Wiem o tym. Dlatego chciałem od nowa zacząć, bo debilnie byłoby zaczynać tam, gdzie w sumie graliśmy dwa streamy i gówno się stało. Ale dobrze, że widzowie czytają mi w myślach i powiedzieli git. Nie no, będziemy ligę potem grali sobie. I jak będzie pok, to jutro zrobimy sobie dalsze losy RL Crafta. Pog. Do 24 RL Crafta zobaczymy, może do pierwszej robimy. Idź na wieżę, obok której stoisz, na tom? Zaraz pójdę. Ale kozak wioska się nam trafiła, naprawdę. Totalny fart. Dobra, dobiję tutaj sobie... Sam nie wiem do czego dokładnie. Najchętniej bym dobił sobie tutaj mining dwa levele, ale za wolno to widzę leci. Więc chyba dobiję sobie tu defense na czwórkę. I pójdziemy po expit ze zbroją na klacie. Dobra, on fajans. Woda, zaraz się napiję. W ogóle wiadrem bym se wziął. Sorki. To mówisz, że to maka. Gdzie jest napisane, co to daje? Nie jest napisane nic. Kurde. Mogę nosić wiaderko z wodą. Będę nosił. Śmieciu. Ryby mi płoszy. Pozbieraj warzywa. Na marchewki trzeba mieć czwarty level. W tego, w zbieractwie. Upiecz to zobaczysz? No upiekę sobie, upiekę. Ale szkoda, że nie ma napisane, co robi. Bo tam było... Czekaj, jak to będzie? Kurde! Jest! Udało się tym razem. Chodziło mi dokładnie, widzowie, o mięso to. Ale nie jest napisane, że to daje lifesteal.
Chupacabra to są te moby, o które mi chodziło. I to daje lifesteal ogólnie, jest pokchamp. Jak zanim sobie będziemy mieli enchant z lifestealem, to będziemy mogli używać tego. Dobra, jest czwarty. Jeszcze jeden level i możemy iść. Co z licznikiem deadów? Jest wbudowany w gierkę, Kazet dodał. Jak umrę, to zacznie się wyświetlać. Jeszcze nie umarłem ani razu. Tak, bo jestem kozakiem w tą grę. No dobiję czwarty level i założę zbroję i idę popolować. Dobiję do 8 levelu w miningu i idziemy do kopalni. Bo chcę mieć żelazny kill-off do kopalni, bo nie ma sensu iść bez niego nawet. No wiem, że daje lifesteal, mówię, że daje lifesteal. Ale chodziło mi o to, że to upieczone nie daje lifesteala, tylko nie wiem co daje. Widz napisał, że daje odporność do obrażenia. Przetestujemy sobie. Ciekawy jestem, jeżeli tak, to kozak. Jezus! Nogi żaby! Czy tam żabie łódka? Obrzydliwe, jedliście takie coś kiedyś IRL? Tyłpa. Hitstwo. Shielda daje serca bonusowe na jakiś czas. A, jak złote jabłko! O, kozackie! Zabijamy wszystkie jaszczury w tej grze, jakie zobaczymy. Wiecie co? Jak będziemy mogli, to sobie zakleniemy wędkę na morską fortunę. I może za jakiś czas sobie znowu połowimy. Zobaczymy, czy będzie coś dropić. Szkoda, że nie ma enchant table w tym domu. Ale i tak nie mam lapisu nawet. Ja pierdziele, co ja wyłowiłem? Co to było? Co za dźwięki? Co za dźwięki? Ok. To nie był krab, ryba się dusiła biedna. Czy przebiorę się w grudniu za Mikołaja? Ja pierdzielę w dupę. Ty lapis, pog! Ty on nie dawał, o mam obsydian. Mam chyba już 4 obsydianu. Tam w skrzynie jeszcze miałem, to będę miał na enchant. Idę cię zaraz zabić. Dobra, mamy defense na 4 zbroje i sobie popolujemy jakiś czas. Wbijemy sobie mining na 8 i idziemy kopać. Taki planik. Nie, na wieżę to nie idę, bez przesady. Znaczy, nie idę, bo się szkielet zrespi mi, headshoty, 2 przypieprzy i koniec. Będę na razie po prostu polował, tak o. Ole zbrojka. Wypieprzaj z tymi zatyczkami. Wypieprzaj od mojej tej skrzyni. Posortuj to. Dobra, ryby se pochowam. Ciekawe. Jakieś gówno. To usmażę, lapis schowam. A, ja nie w tym domu schowałem. Ja nie pamiętam już, który to był dom z tym obsydianem. Przepal makę, a właśnie. Gdzie miałem węgiel? W sumie węgiel nie jest taki cenny, mogę sobie go nosić po prostu. A, mogłem ogniska zrobić, żeby przepalać. I zrobię, tylko niech się dopali jedno. Tu wpieprzy, nie no ja nie mam co przepalać, dobra już zostawię. No, pod górami lodowymi jest leży smoka. Spoko. No ja kiedyś byłem na leżu smoka, pamiętam. Użyję ten latesta w celach edukacyjnych. Ja pierdziele! Kozackie! Boże! Kozak! Dobra, teraz tą rybę przepalimy, zobaczmy co robi. Ale nie będę jej zjadał, może mi widz napisze. Chyba nie chciałbym zjadać, mam tylko jedną. Ej, nie miałem 3 tych mięs?
Co, jedno się w dupę spaliło na amen? Jedno zjadłem. Movement pod wodą to daje? O, to spoko. Dobra, luj z tym. A miałem dwie, ok. Dobra, no se schowam. Nie będę na razie tego używał, to też schowam. Skóry. Skóry się raczej nie przydadzą w G. A nie, przydadzą się na... Przecież nie, nie pamiętam jak się robiło te rzeczy. Dobra, drewno schowam. Zrobię sobie ognisko. W sumie teraz? Luj z tym. Albo teraz, bo i tak się noc robi, to najpierw pójdę spać. Kurde, nie to kliknąłem. Nie chciałem tego posortować. Ja pierdzielę. Dobra, już trudno. Zrobię teraz ognisko. Potrzebuję z tego 4 deski. A, już mi dał. A ognisko się kiedyś gasi, czy non-stop się pali, dopóki go nie zniszczę? Może ktoś mi powiedzieć? A, gasi się. A, to mogłem nie kłaść. Aha, czekaj. Nie, tego się nie da. To szkoda. To spać idziemy. Chociaż... Nie, dobra, pójdę... Chociaż poczekaj. Nie, pójdę spać. Zastanawiam się, czy iść spać. Czy poekspić w nocy. Luj, idę ekspić w nocy. Ale ja obsrany jestem. Co on robi? Odejdę od domku, żeby jakiś creeper mi tu nie wybuchł. Tam dalej sobie po ekspie. Jest tu coś w ogóle do ekspienia? Chyba gówno jest do ekspienia. Emeraldy to są, tak? Ty, no nic nie widzę w dupę, ale ciemnica jest w ogóle. Da się jakoś rozjaśnić tego Minecrafta? A, mam na max. To nieźle rozjaśniony Minecraft. Na, widzę na mapie moby, ale... Pająk. Dobra, jest. Ty! Ale noob. Creeper. Dobra, na mapie widzę moby, to będę sobie do nich łaził po prostu. Co tak wyją te wilki? O, krówka. Ona też daje ekstra w końcu. Jest coś jeszcze? Jedynie to, czego ja się boję, to szkieleta łucznika, szczerze. Ale żadnego nie widać. O! Dostałem? Bo jest krew. Chyba on mi z bomby, on mi trąbką uderzył Geonga. Nie widzę tam tego drugiego szkieleta. A nie chciałbym, żeby mi przypieprzył znienacka. Dobra, ledwo jestem ranny, idziemy. Będzie do mnie. Ja pierdzielę, zaraz zdechnę. Żywiołak wody. Ja pierdzielę, żywiołak wody.
Jeszcze nie ma dedzika. Nie tak szybko. Walę się dalej. Enderman, to nie dla mnie. Co tu jest? O mój Boże, prawie zawału dostałem. Ja pierdzielę. Dawaj, napieprzamy się. Dawaj, śmieciu. Dawaj, dawaj. Dawaj! Dostał gonga tarczą, z frajery się złożył. Śmieć. Co za... Zaraz zawału dostanę. Nad moją chatą w dupę latają dwa nietoperze giganty. Kurde. Oszaleję. Czy to piesek? Czy to w serii jakiś wilkołak? Liczę, że jednak wilkołak. Ja czy piesek. Ty on umiera od drzewa, debil. Co za debil. Dawaj, walimy się! Nie no, żartuję, ty. Jaki ja obsrany jestem tego RL Crafta. Widzowie, może już do domku, co? I łowimy ryby 10 godzin. Nowy plan. Siódmy level. Jeszcze jeden level potrzebuję. Coś wybuchło z daleka, czy mi się wydawało? Tu coś wybuchło? Nie wiem. Chyba tak, bo są te. Zabij Endermana i z parę zrób kijek. Do przyzywania, masz rację, teoretycznie by to było opa. Co tu jest? Co to było, że tak zioło wodą? Co tu w dupę jest? Dobrze, że to nie pod moim domem, bo mój dom jest tam. Ten jaki tanki, ty! Ja pierdzielę, jak... Nie mogę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? On to robi! Nie, widzowie, nie napieprzam się z nimi. Ja chyba walę... Do śpiwora się wpieprzam i zasnę. Zaraz się zesram na tej RL Crafcie. Gorszy niż ten horror za 7 zł, przysięgam. Dobra, pójdźmy się ponapieprzać trochę w tym kierunku. Bo widzę, że jakieś moby są w oddali. Ich nie widzę. Creepery znowu? O nie. Ja pierdzielę, ty, co się stało? Proszę, dajcie mi stąd wyjść. Pi. Głupie gówno. O Boże, ty, ale wolno eksp leci na takim ekspieniu, serio. Za wolne to jest, szybciej chyba na rybach leciało.
W sensie napieprzamy się z nimi non stop i to gówno daje. Podel jakąś specjalizację dodaj. A masz rację, było coś takiego, muszę sobie bić 5 level. No dawaj śmieciu, dawaj. BUM! O kurde, nogę mi prawie złamał. Dobra, nice. Nice, ale expa dali. L Mining Expra. Dobra, co bierzemy? Chyba z, albo z miningu, albo z walki. Co lepsze? Mining? Ja sam nie wiem. O mój Boże. Nie, nie, nie. Brałeś ostatnio mining? No i mining jest chyba najlepiej, bo i tak będziemy teraz w kopalni siedzieć. Nabijemy sobie w expa w kopalni. Sam nie wiem. Albo mining, albo combat. Crafting to chyba gówno jest. Dobra, chyba mobs wezmę w sumie. Może rzeczywiście będzie dobre. Dobra, combat. Healuj. Zobaczymy jak się to przełoży ostatecznie. Dobra, słuchaj, co ty tam masz? Za papier, emeraldy. A to gówno było. Co się dzieje? Jezu, co się dzieje? Słyszeliście to? Dobra, nieważne. Musimy dobić sobie mining na 8 i możemy iść do kopalni, a nie dobiliśmy tego w dupę napiprzając się z mobami całą noc. Więc łowieniem ryby sobie dobijemy 8 i idziemy do kopalni. Trudno, trudno. Suń się. Źródełko w domu zrób? Na razie nie, bo ja i tak mało w domu siedzę, ale witam w ogóle. Kamilcia. Kombat jest pod late, bo później więcej bijesz niż kopiasz? Niby racja, zobaczymy w sumie. Zobaczymy jak to się skończy. Z miningu i tak się dostaje w Lui Expa, tak szczerze. Nieważne czy będziemy to mieć czy nie. Witam Eternix. Dawaj te gówna. Czy będzie dzisiaj liga? Tak. O w pół do pierwszej albo o pierwszej. Więc od godziny do półtorej. Masz rację, kawa moka. Ale tym razem dużo szybciej znaleźliśmy wioskę, dużo... No i dużo szybciej to wszystko idzie dzięki temu, tak naprawdę. Wioska jest mega potrzebna do szybszego progresu. Bo mamy tu w luj rzeczy już. Teraz będziemy mogli iść do kopalni na szybkości. I kopać. Dawaj wieżę, tarczę masz. No, trochę to za mało. Oto ten. Lapis mi dał, pokrzam. O, mamy exp. Pog. Dobra, idziemy do kopalni. Dał mi 3 lapisy tym razem, nice. Ryj. Daj to, daj patyczki. Potrzebuję tego.
potrzebuję też... Tak się zastanawiam. Dobra, no poróbmy patyków. Weźmiemy ze sobą tego chesta, żeby robić skrzynki. Znaczy, żeby robić kamienne kilofy w kopalni. Bo to będzie najlepszą opcją. Dwie reklamki pod rząd? Ja pierwszy, ty chyba ze streama będzie 6 dolarów z reklam. Uhuhu. Chyba rekord świata pobije dziś. Dziękuję bardzo. Benio Enio. Witam. Ile tych patyków? 6, to jest na 3 kilofy ledwo. Dobra, zetnę jeszcze ze 2 drzewa. Czy mapkę pustynną skończyłem? Niestety skończyła się smutno. Nie wiem, czy będę ją dogrywał, czy nie. Możliwe, że zaczniemy ją za jakiś czas jeszcze raz od nowa. Zobaczymy. Przemyślę to. Przemyślę to. Na razie będziemy grali w RL Crafta. I tyle. 13. A mi się zaraz siekiera zniszczy. Not good. I co, dobrze działa ogólnie, nie ma żadnych lagów. Mam nadzieję. Kurde. Chciałem kamień. Muszę sobie wydobyć trochę kamienia na siekierę. Jakoś inaczej, nie jest różowa. Pyk, pyk. Czy ja mogę w ogóle łopaty używać? A nie mam kamienia. W sumie luj, wezmę łopatę drewnianą. To taką na pewno mogę używać. Dobra. Idziemy. Mamy patyczków 19, wystarczy myślę do tej kopalni. Możemy wziąć jeszcze ze sobą piec i przetapiać w trakcie, żeby to szybciej szło. Dobra. Podkładam rzeczy, które nie są mi potrzebne do tej wyprawy. To i to nie jest, znaczy nie, to raczej nie będzie potrzebne. Zapałki będą potrzebne. Wezmę sobie też tamte nowe, bo ja mam pochodni dość mało. Ryby nie są potrzebne. To też mi nie jest potrzebne. Zaraz to się przesmaży. To nie jest mi potrzebne. Lapis nie jest. Rybka nie jest. To nie jest. Węgiel wezmę. Chociaż tak pewnie wydobędę. Wezmę sobie wiadra z wodą na pełnię. Chociaż jedno chyba wystarczy wiadro z wodą, żeby się tam nawadniać w kopalni. Nie pisz takich żartów, ok? Lepiej nie. Dzięki, dzięki. Zatyczek nie biorę. Nie są potrzebne w kopalni. Wezmę sobie te iron nuggetsy. Nie biorę wędki. Rapier nowy zrobię. Tak, zrobię nowy rapier. Ale to zaraz, muszę najpierw kamień wydobyć, czyli sobie w trakcie kopania to zrobimy. Kiedy Saloku? Saloku raczej nie będę grał. Będę grał z widzami, znaczy na pewno nie będę grał z Saloku, będę z widzami sobie napiję gierki, jak... A, zgasło ognisko. Z widzami będę grał gierki, jak zaczniemy streama z ligi za jakąś godzinę, myślę. Dobra, myślę, że jest pokchamp, te itemy co mam. Zrobię sobie w ogóle tak. Tak, bo raczej to nie będzie tam potrzebne.
Nie wiem, czy tyle slotów wystarczy na to wszystko. Mogę jeszcze odłożyć to. Dirta. I tyle. To się przyda na pewno. Strzały odłożę. Węgiel się przyda. To sobie zrobię tam dalej te gówna. Dobra, możemy iść. Starczy? Dobra. Zrobimy sobie kopalnię. Można by ją otoczyć jakoś. Tylko z dala od domu, bo ja pamiętam, jak kiedyś mi się boss zrespił z bomby obok domu i mi cały zniszczył. A już noc. Także trzeba gdzieś sobie zrobić obok domu kopalnię, nie w domu. Po co, kuszyku? Przecież to bez sensu. Nie, nie, nie. Ty, co to jest? Drzewko se zaczyna rosnąć? Popchamp. Dobra, gdzie będzie kopalnia idealnie? Teoretycznie tu. Ale nie. Chociaż moglibyśmy to otoczyć w sumie i zacząć tam kopać. Ale chyba bym tak nie chciał. Tam jest nasz dom. Wioska jest tu. Możemy tu nawet kopać, w tamtą stronę. A woda, masz rację, dzięki, dzięki. Patrzcie to, Minecrafter Pro. Nice, co? Dupę. Ale ciemno. Dobra, nasza kopalnia będzie tutaj. W tym miejscu. Czekaj, bo tu jest ta dziura. O nie, to jest jeszcze inna dziura. Ja pierdzielę. Jedna dziura na drugiej. Możemy kopać w tamtą stronę. I tyle. Tutaj. Pokcząp. Zaznaczmy ją jakoś. Zakryłbym ją, żeby moby mi tu nie wchodziły, jak będzie noc. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak moby sobie po prostu zaczęły się tam wpieprzać. Kurde! Gdzie moja łopata? To na razie wypieprzę, bo raczej siekiery nie będę używał. Golema się kill offem bije? A po co? W sensie, co to daje lepszego? Na razie tak sobie tylko rozkopuję. Ok. Ale tam lata. Dobra. Dobra, nie powinno się tu już nic dostać. Tu jeszcze drzwiczki sobie przypieprzymy. I tyle. DMG więcej? Kill offem? Dobra. Gdzie golem, to spróbuję, porównamy. Co za dźwięki dziwne cały czas tu słyszę. A, dobra, to nie tak. A, bo to na drzewie to nie można. Pyk, pyk, pyk. Dobra, pog. Wypieprzam te drzwi. Szczerze to też wypieprzę, na co mi to. Chociaż by się papier przydał na pochodnie. Ale nie, chyba nie, bo mam dużo tego. To też. Dirta mogę na razie wziąć. Najwyżej wypieprzę potem. Dobra, pog. Wkurza mnie to! Ścinam cię! O. No wkurzało mnie to, rozumisz? I tyle. Nie ma wytłumaczenia.
Teraz by się to ta brzoza przydała. Gdzie ja ją wypieprzyłem? Jednak się przydasz. No i luj, mamy kopalnię. Pokrząb. No szkurde. Wracaj, przydasz się znowu. Dobra, działa. Teraz tak. Dobra, będziemy jedną tylko kopać ścieżkę, żeby się nie rozpieprzać na aż tyle. Ty, żeby tak głową się nie obijać, jak będę wchodził. Co jest? Co się dzieje? A że ciemno się robi i gorzej widzę, tak? Mam nadzieję, że o to tu chodzi. Tutaj ja nic nie widzę! Enderman tak robi? Ta? To szmata, niech wypieprza. A, bo wody nie mam. Ty, no już jaskinia. O kurde, tu jest serio Enderman, stoi tam. Jakie obsrany już. Czekaj, wody mam się napić, dobra. Ty, a jakbym na niego wodę wylał? Ja go już nie widzę. Dobra, będziemy tu skręcać. Iluj. Nie, dobrze ta pochodnia tutaj. Niech se będzie. Bo jak będzie za ciemno, to będą mi się te gówna spełnić mocno. Rzeczywiście szmata tu stoi. Jak na niego spojrzę, to się rzuci, tak? Umarł? Żyje czy nie? Gdzie on jest? On chyba jest na tym, na kopalni. On jest na górze. Gdzie on jest? Ten umarł? Nie ma luta. Chyba żyje. Ja pierdzielę, co się dzieje? Co on odpieprza? Co on odpieprza, widzowie, w dupę? Umarł. Dirt tylko z niego wypadł, ale gówno. Popsuł się. I dobrze frajerowi tak. Ale dziwne, że on tak ekran psuje. Nie pamiętałem takiej funkcji nawet w Minecrafcie. A szczurki pamiętam były broken. Mam nadzieję, że tu ich jeszcze nie ma. Ale tu ogólnie nic nie ma z tego, co widzę. Aha, tu jest w ogóle wejście. To nie, nie będziemy tutaj za bardzo szukali. Chyba, że jakieś żelazo tu jest. Co, muzyka? Węgiel sobie wydobędziemy i idziemy dalej. Nie będziemy tutaj grzebali, bo tu jest za nisko. Tu jest poziom ile? Tutaj chyba F3 nie działało. Ale tu jest I... Czekajcie, który to było? Y, tak? Tak. 55. A na jakim były najlepsze rzeczy? Na 11? Nie, no a ja... W dupę tak nisko? A jakbyśmy na 20 kopali, to git jest? 16?
18? W dupę ile w końcu? Ja już nie wiem. Ty, był żelazny golem? Chyba był. Pogrzę żelazo tak osy na start. Ale to chyba... A, to jak spadaje dopiero przy dupę. Przy przepalaniu tego, tak? No i jak to zrobić, żeby to najlepiej było? Żeby tu mi się też... Żebym się nie musiał za każdym razem z mobami napieprzać, co się tu porespią. Przecież nie, tu się nic nie zrespiło, więc chyba mobów nie będzie. Więc mogę po prostu kopać tą stronę i luj. I olać to. Tutaj. Chyba najlepszy sposób. Tylko bym tak ogrodził to ścianą, żebym jednak nie musiał się napieprzać, jeżeli coś się miałoby zrespić. A! Ta pochodnia chyba będzie zgaszona teraz. Ale mało tego kamienia. A! W dupę zużyłem i nie zrobię. Dobra. Najwyżej się wydobędzie tym lepszym. Dobra, tu będziemy szli w dół. Ok. O, żelazo, pog. Słuchaj, mam pytanko do... Prawdopodobnie kupiłem taki sam fotel jak ty. Może pytanie brzmi, czy jak się mocniej oprzesz, to sam się odchyla, czy raczej jest blokada? Blokada jest. Zobacz. Tylko tyle się odchyla. Widzisz? A mam tutaj klik i pyk. O, widzisz? Pokrząt mi potem pyk. O, ez. Także widzisz. Masz spieprzony chyba. Więc pisz do nich siema, oddawać pieniądze albo życie. Inaczej cię oszukali. Dobra, ogrodzę to potem. Na razie kopmy. Zaraz wezmę to żelazo. Czekaj, to też chyba tak? Nie. Nie, ja to... Aluj. Dobra, to pokopiemy do 16. Nie, do... A nie wiem. Chyba git będzie. Zaraz zrobię sobie nowy. Jak mi się zniszczy kilof, to sobie w tym czasie też zrobię nowy rapier. Dobra, luj z tym węglem. Dalej go wydobędziemy. Czekajcie, jak to było? Fy? A fy, dobra. Pog. Najlepiej 10-11, tam najwięcej diamentów. A dobra, nie wczytało się. Ale też inne rzeczy są, na przykład te serca były chyba wyżej. Tam ktoś pisał chyba, że... Nie pamiętam, na jakiej to było właśnie. Jakoś 18? Także chyba będę szedł... 18... 16, 18 i tyle. Tak chyba będzie lepiej. Dobra, zrobię nowy kilof i nowy rapier. Ty, w ogóle jaki to był? Legendarny? Zapomniałem, że to są te buffy. Nie, nie był legendarny. Gorzej jak mi teraz wypadnie gówno. Oby nie. Minus 5 AD, ale 10 atak speeda. Te procenty, 5% to i tak nic prawie nie odejmuje AD. Bo to i tak ma bardzo małe, więc luj. Co jest? A bo ja mam w rączce. I kill off. A to już dwa zróbmy, jak już napieprzamy. Dobra, tak będzie najlepiej. Co ja tu miałem? Łopatę. Pamiętam halabardy, ale nie lubię tego itemu. Ja najbardziej lubię rapier w RL Craftcie. Jest mega OP. Na 10, na 11, na 10 się lawa respi. Lawa się respi wszędzie chyba, nie tylko tak nisko. Ile deadów? Na razie 0.
A już nawet ekspiliśmy na mobach. No, rapier jest kozak. Dobra, pokopmy sobie jeszcze trochę. Jesteśmy na 40. Także jeszcze parę klocków w dół. Wiecie co, ja bym najchętniej, bo te serce się tam nisko nie respiły, bo pamiętam, że mieliśmy z nimi problem przez jakiś czas. Więc ja bym najchętniej to 16-18 zrobił i pokczam będzie. Czyli pokopę na 16 chyba, tak? I będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. Najwyżej pokopiemy w dół, jak będzie gówniano. Ok. Ja pierdzielę, to jeszcze trochę. Mogłem w sumie wziąć... A, piecy ze sobą nie wziąłem, ale zrobię, bo teraz tyle kamienia nazbieramy, że się piecy w dupę. Fest. No. Chociaż bym miał za free, więc lepiej. Wiadomo. Dobra, 30. Na mapie nie widać nic, żadnych... Tutaj jest lawa. Dobra. O! Oj, niedobrze. Szmata mi tutaj się ten porobiła. Kurde, nie zdążyłem pochodni postawić. A nie, nie będę stawiał pochodni, bo potem muszę ją podpalić. Dawaj do jamy smoka. Jak się trafi, to popatrzę, co tam jest, tak jak kiedyś, ale... Zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie. Na razie to ja se na spokojnie. Kurde, no nie mogę niszczyć tak po prostu. Potem trzeba to podpalać. Mapka nie jest w RLCrafcie. Ja ją wgrałem, bo jestem nieogarnięty w mapkach. Mapki normalnie nie ma. Mapka jest osobnym modem. Ale według mnie jest spoko do RL Craftcika. Ogólnie mapka jest fajna. Ja lubię z nią grać. Minecrafta. Dobra. 19 na 16 pokopiemy. I będziemy do przodu. Pytanie, czy robimy klasyczny tunel tajnego Minecraftowca 3x3? Czy kopiemy tym jedną kratkę do przodu i tak dalej, te gówna. Wiecie, o co mi chodzi. Kurde, już? Trochę w sumie nic nie leci. Nawet żelaza nie było po drodze. Co z checkpointami? Tylko mapka jest wgrana i plecak ulepszony, bo plecak jest gówniany w RLCrafcie. Ten bazowy. Czy jakiś skrót z RLCrafta będzie? Robiłem chyba jakiś skrót wcześniej. No nie wiem, chyba też zrobię. Zobaczymy. Na szczury lepsza jest halabarda niż rapier? A czemu? Ma większy zasięg halabarda? Nie kop 3x3, proszę cię. Nie no, smęciaki mi narzekają, ty. Ale mogę to wziąć, żeby szybciej napieprzać kamień, żeby szybciej kopać w kopalni. Chyba wharf nawet, bo i tak szybko sobie to odrobimy. 30% szybciej kamień niszczę. Pog! Ile to teraz? 7. Zobaczmy różnicę. Chyba jest. Nie? Chyba jest różnica. Ty, ale gdzie tu jest jakieś rzeczy? Węgiel w dupę, żelazo, diament. O, złoto, pokczam. Będzie plecak. Będzie plecak. Magie. Dupę, a ja wydałem rzeczy na... Luj, wrócimy się po to.
Wrócimy się po to. O, jest żelaz. Tu nawet dwa. O kurde. Pogchamp. Ty, serio, nawet dużo. Ja chyba powinienem jak kopę rudę jakąkolwiek wyciągać z bomby tarczę, wiecie? Bo jak mi coś wyskoczy, to ja martwy. Teoretycznie, poczekajcie, ile mamy? 20, dobra, zacznijmy przetapiać sobie. Będzie to szybciej szło wtedy, plus będę, wiecie, expa miał za friko. Ty, mało tego węgla mam, co? Jakoś. Dobra, przetopi się, to wydobędziemy złoto i ze złota zrobimy sobie plecaczek! No! Halabarda bardziej worf na szczury, bo rangej. A, niby masz rację, ale rapier w szczura wchodzi OP, bo nie ma armora żadnego, plus rapier jest szybciutki i zwiększone obrażenia w typów, co armora nie mają. Sabre, szable. A jest. Atak speed 1.6, a to ma atak speeda 2.4. I to ze zmniejszonym, nie ze zwiększonym. 5AD, to ma 3. I w czym jest? To jest taka pomiędzy mieczem? To jest taka zwykła, coś jak klasyczny miecz. Że jest szybsza od miecza, ale słabsza trochę, tak? Czy nie? To też ma bonusy w typa, co nie ma zbroi? Nie, jeżeli... 20... Aha, dobra, jeżeli klaty nie ma, czyli może mieć inne rzeczy, tylko klaty nie musi, a to jest we wszystko, jak w ogóle nie ma. No nie wiem, to ma 200% w typów, co nie mają zbroi. Teoretycznie mógłbym dwie bronie nosić, no jak jest ktoś ze zbroją, to wiadomo, że lepiej byłoby wyjąć coś innego i go zapijać na gonga, bo inaczej to będę go dubał, ale wiecie, o co mi chodzi. Kopię techniką 1 na 2. Dobra, słuchaj, po pierwsze, to nie jest stream w dupę mandzie tryhard Minecraft, tylko RL Crafcik w wykonaniu nuba. Ja se kopę 3 na 3 i luj, ok? Dzięki, dzięki. Ole, expa. Dobra, magię musimy na ile? Na 2 tylko, dobra, to dodamy. Ciekawe w ogóle, czy jest złoty golem, bo nie widziałem chyba jeszcze takiego. Dobra, będzie złota na plecak na pewno. O kurde, jaka wielka żyła złota. Popieprzone. Nice. Ile to jeszcze? Czekajcie, plecak ile złota? Back. A, skóry w dupę nie mam. Mam na górze skórę. To nic, no. A przydałoby się. Mógłbym wrócić teraz, zanim jeszcze... Tak zrobię. Bo przyda się plecak, żeby nosić item, szczerze. Worf jest wrócić po skórę, według mnie. Tylko sprawdzę, czy jest noc. Nie ma nocy. Idziemy. W tym czasie niech się przetapia to. Ta, wrócę. Ty, schody, poczekaj. Mógłbym schody zacząć kłaść, żeby szybciej chodzić do tej kopalni, co? Dobry pa... Nie, poczekaj. Nie. Bo pamiętam... Chociaż nie, poczekaj. Nie, dobra, nie będę kładł na razie schodów. Na razie, zobaczymy co dalej. Wiesz, że nie wziąłeś buffa z expa z root? No wiem, wziąłem z combat. Mów... No przecież... Gadaliśmy o tym z widzami. Który lepszy.
Odcinek na ety kiedy? No jak kiedy, jak dzisiaj był w dupę z horroru za 7 ziko. Co to za pytania? 7 zł całe wypieprzyłem na odcinek, a ty pytasz kiedy? Dobra, jest. O kurde, to złoto się przetapia. A czekajcie, ile tego? Na plecak? 2 złota mamy taką... Takie coś w dupę, nie wiem co to jest. Dobra. Tu jest jeszcze coś takiego, że możesz powiększyć backpack. Ja to zrobię, bo mam na to. To mnie w dupę stać! Czyli zrobię obydwa sobie na dole już, tak? Czekajcie, policzę czy mnie stać. 5 i... Poczekajcie, a to ile było? 7. 7 i 5. To mi stać, mam 14. Sabra ma też jedną różnicę, przez którą jest lepsze niż rapier. W wielu przypadkach rapier bije w jednego moba, zawsze sabra bije. Może być w kilku na raz. A, no to tak jak myślałem, że to jest tak jak zwykły miecz. No tak, no ma to sens na przykład na te wieżyczkach, co są słabe moby i bym kilka na raz lał. Nie wiem, pomyślimy co wziąć. A kopalnię co w ogóle muszę zaznaczyć, bo potem jej nie znajdę, bo ja ślepy jestem. Chociaż nie, co ty, po co ja mam zaznaczyć, jak ona tu jest? Ty, gdzie ona jest? O. Ja pierdzielę, ty ślepy jak kret. Kurde! No w dupę 3 pochodnie zmarnowałem. Ja pierdzielę, 3 pochodnie. Zakrywam, że moby mi tu się nie wpieprzały, jak już ten. Jak się by tu coś porespiło i creeper by mi wbiegł czy coś, wiecie o co mi chodzi? Dobra, raczej już nie powinny wejść, nie ma bata. Dobra, jest ok. Mogę pić deszcz? No i tak siedzę pod ziemią. Dobra, teraz tak, daj jedno to. I daj plecaczek. I daj też powiększenie plecaczka. A jak to ulepszyć? Jak to użyć? Jedno na drugim jakoś? Aha, dobra, ja muszę mieć to... A jak to użyć? Na plecaku. A, chyba w tym. Nie. Jak to użyć? Żeby to też działało. A, dobra, napisali mi, jaja głupi. A! Uuu! Nice! Większy plecak. Ale nie no, plecak jest kozacki, trzeba to przyznać. Dobra. Robimy zmianę trochę w slocikach. O, tak jest idealnie. Wodę tam będziemy mieli. Nie, muszę mieć to tutaj. Wodę zamiast mięsa, bo tu się i tak rzadko je w Railcraftcie. Tu się inaczej leczy jednak. Dobra, pog. Ej, można plecak tako albo tabem, dobra. Bardzo fajne i to możemy tu powpijewszać rzeczy, których nie będziemy na razie używać. Wydaje się totalnie kozacką opcją to. Śpiwór też tam wpijewsze. O kurde. Mogę tylko sortować plecaczek, nie mogę tutaj. Tu muszę tak, dobra. Wszystko jasne, idziemy dalej.
Czekajcie, bo to ostatni kill off, to od razu zrobię, żeby się potem nie wracać. Wypiję, przyjąłem kijki i teraz nie mogę. Co jest? Dwa kill offy zróbmy. Chociaż mamy 20 żelaza. My kopmy już żelaznym, a nie tym kamiennym. Chyba, że nie wypadnie żelazo potem. Będzie lipa. Chyba dobry pomysł, co? Przyspieszy trochę kopaninkę. Pyk, pyk, pyk. Nie, to co wezmę. W zwykłym Minecrafcie 1.17 będzie sakwa, która działa tak, że możesz wsadzić do niej 64 itemy, ale różne. Więc wszystko, czego masz mało, możesz zajmować tylko jeden slot. Luj z tym. Palimy RL Crafta. Dobra, zapałki, to schowam. To schowam, bo tego i tak nie będę tu używał. Pyk, pyk. To możemy o jeden przesunąć w takim razie. To zostawię. Tutaj budulec damy. Dobra. Mamy wszystko. I teraz patrz, wypije przecież mobyk na mnie. Sio! F! Sio! Rozumiesz? Pog? Pog. Dobra, jak szybko kopę tym. O. Zapieprzam. Nice. Dobra, to zaraz będziemy mieli kozak wszystko. Teraz pytanie, ja bym szczerze jeszcze wam powiem tak, w defa leciał do 12. Bo i tak ataku raczej nie potrzeba. Chociaż może w mining, żeby diamenty, ale nie wiem czy polecam. Zależy jak będą rzeczy lecieć, tak polecimy. Na razie w defa bazowo. Killów wyrzuciłem kamienny, bo mam go w dupie. O, złoto znowu. Kurde, po co straszysz? Pyk, 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 zakrywamy te gówna. Pog, serio, dobrze nam dzisiaj idzie, tym razem w sensie, na tym RL Crafcie. Jest naprawdę kozacko. Mega. Dobrze, że go zaczęliśmy dzisiaj, bo jest jakiś szczęśliwy dzień w tego RL Crafta. Dobra, zbierzmy to. Coś czuję, że będzie golemik, ale dobrze, bo golem da nam łapkę. Jakbyśmy mieli łapkę, to byśmy tak przyspieszyli ogólnie z naszym kopaniem. Kozak by był. Ale coś nie widzę tego łapki, bo nie ma moba. Ale węgiel się przyda, bo go prawie nie mamy. Może być złoty golem, czy nie? Czy są tylko żelazny i ten? Nie, czekaj, chyba nawet diamentowy mógł być, tak mi się wydaje. Więc raczej może być złoty. Jak tak kozacko idzie, dawaj do pierwszej RLC? Chyba tak zrobimy. Chociaż zobaczę jeszcze. Zobaczę jeszcze, do której będzie. Na razie gramy i luj. Co się stało okazać? Czemu sadgę świąteczne? Ktoś cię wyzywał na czacie? Jakiś patus? Luj, musicie się lać. Olewam? Co olałem? No ale będzie liga jeszcze potem. Musisz na niej zostać i luj. Czemu go wyzywałeś? Przeproś go teraz. Za karę go przepraszasz. O, moba słychać obok. Tam jest jakaś jaskinia chyba. No nie wiem, na razie kopmy sobie, żeby zdobywać temy i może level jakiś. Tak szczerze to ja bym jak najszybciej się da zrobił full secik żelazny. Ale to już raczej nie dzisiaj zrobimy. Znaczy nie dzisiaj to co planuję, ale plany są takie.
Robić full set żelazny, żelazny rapier, pałkę na przyzywanie mobów i wypieprzyć na wieżę, żeby przyspieszyć expienie. Tam zacznie zapieprzać expik pokczampowo. Zwłaszcza, że wzięliśmy kombat, gdzie nawet możemy siedzieć na dolnym piętrze i napieprzać zombich, żeby dostać w luj expa. Także nawet nie musimy robić tego, co ja mówię, na fulla. Możemy sobie siedzieć na dole w wieży i lać tych noobów tam, co są na dole, i zbierać sobie, nie? To, co się da. Jak już się wzmocnimy odpowiednio, to można potem iść na górę, nie? DC pogadanki, a co się stało? Gazet? Coś się odpieprzyło? O, srebro. Co się stało? Po co mam wchodzić na streama na Discorda? Jak tam yerba? Dobrze. Co to w dupę jest? Czy tu naprawdę jest na YouTube coś takiego? Czy to jest jakiś mem? I po co ja mam to w ogóle patrzeć? No nie pokażę tego, ale jak ktoś chce zobaczyć, to na Discorda se wejdźcie, ale to jakoś, no nie wiem, to nie wiem, czy to jest jakiś mem chyba. No niemożliwe, żeby coś takiego tak se wyskoczyło na YouTubie chyba. Zakrywam, żebyś to gówno nie respiło jakieś. Czekajcie, w co my chcemy iść? W defensa, tak jak mówiłem, do 12. No dziwne. Ty, jakby po jeden bije. Szmatę! Gdzie rączka? Nie wypadła. Sadgę. O ja pieprzę, ty. Obsrane galoty, dobra. Ale daliśmy radę na EZ. Szkoda, że łapki nie dał. Jakby łapka wypadła, to by zatrzymy tak napieprzać tą kopalnię, że wtedy to już jest pog. Dużo rzeczy ogólnie leci, jest spoko. Nie wiem, czy nie warto pójść jeszcze jednego. O kurde, mam pod L backpack. Czemu? To jak ja mam dodawać umiejętności? Jezus, backpack trzeba zmienić pod P. Nie. Pod. O, pod to. Pod nawias. Trójkątny. Tupę. Przecinek. O. Controls. L. L. To nie to. Backpack. Jezu, ile rzeczy tu mam. Lojpad. Wszystko pod ten. Ja pierdzielę. Da się zaznaczyć, co ma. Czekaj, co? Co to za rzeczy? Żeby automatycznie do plecaka wpieprza, jak pod, no, jak mam w ekwipunku. Porypane. Dobra. Pyk. To. Z tych rzeczy chyba tylko tyle. Dobra, tam więcej nie ma chyba. Czekaj, coś tam jest. O, tylko kamień. A nie chcę, ta dziura będzie wysrany, mam w nią. Tylko tak zrobię, żeby się tu nic nie zespełniło w razie czego. Chyba nie jest nic tak niskie, żebyś tu mogło zespełnić. Dobra, kopmy dalej. A mówię, żeby nie dodać tego jeszcze, żeby szybciej stołna napieprzać.
Ale nie wiem, czy jest warto marnować jeszcze 3 levele. Czy tak, zamówiłem jarbę miętową, to jest. No pokazywałem ostatnio tego, moje zamówienie. Miętową zamówiłem sobie, jarbę, wszystko to kurupi. Jedna jest inna, bo była dodatkowo dodawana. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ale kiedyś już ją piłem, jest też spoko. Ale kurupi wszystko. Tak głównie mówiąc. Ogólnie mówiąc, no bo tam tylko jedna jest inna, ale ona była za free dodatkowo. Także o niej nie mówię dokładnie. I co? Ja mam miętę, znaczy jarbę mam teraz taką, słuchaj. Czekaj, muszę sobie aż przypomnieć. Cytrynową, pomarańczową, dupę miętową. Miętowej mam oczywiście najwięcej, chyba z 3 kilo. Bo zamówiłem 6 kilo jarby. Normalne zamówienie. I najwięcej tej miętowej właśnie. Także no. Czekajcie, już czytam. Naprawdę? A czego to jest reklama kefir niby? To jest porypane, jeżeli coś takiego jest na YouTubie. Serio. Ty, ja dostaję jakieś strajki za jakieś gówna? I takie coś może być? Porypane. To jest aplikacja randkowa? Ja pierdzie. Nie wytrzymię. Co ty pieprzysz? To niezła aplikacja randkowa. Ale mamy tego żelaza. Przepalimy sobie, będzie sporo ekspo dodatkowo. Jak się robiło piec, który szybciej przepalał rudy? I jak on się nazywał, może mi powiedzcie, to po prostu zobaczę w Minecrafcie. Hutniczy. Nie. Nie ma takiego. A bo ja po angielsku mam. Boże, jak jest piec po angielsku? Forge? Nie. Tupę, nie wiem. Jak Nie, no źle. No nie ma żeś takie. A, na G napisałem. A jest! Jak ten hutniczy zrobić? A jak się hutniczy robi? A hutniczy w dupę jak się nazywa po angielsku? Nie ma tego pieca? A może będzie jakiś inny w RL Craftcie do przepalania szybkiego? Jest czy nie? Weź kazę, ty mi powiedz. Ty ogarniasz tego RL Crafta. Smoker. To chyba do jedzenia było. To wędzarka. Blast. Nie ma czegoś takiego. Tylko jest ten piec, z tego co patrzę. Nie wiem, możecie zerknąć jak chcecie w tego w neta, czy jest jakiś piec lepszy w RL Craftcie, bo spoko by było. Bo tych rud jest sporo, ale najwyżej co, 3 piece zrobię albo 4 i luj no. Będziemy przetapiać. Lepiej by było, jakby był jakiś ulepszony w sumie. Lepiej by to wyglądało wszystko. No pokazało mi tylko ten, ale może być jakiś inaczej się nazywać też piec w RL Craftcie ulepszony. Czytam twoje wiadomości. Panie Patusie, chciałem stwierdzić, iż mam więc, iż im więcej kopiesz 3x3, a nie 2x1, to twój iloraz inteligencji drastycznie spada. Legit info. Już mi tak spadło przez to kopanie, że nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. Przykro mi. Może to jest wartościowa informacja, ale już nawet nie wiem, co się w dupę dzieje. O ty szmato, 4 magika. To jest lapis? Czy co to jest?
A kurde, dobra, idę przetopić. Napis. Co ja mam do przetopienia? Pyk, pyk, aj, srebro. Czyli to jest wszystko tylko? Ile mam, że... A, 25 żelaza, dużo. To bym chyba na seta nawet całego, czy nie? No dziwna ta reklama, ciekawe co z tym będzie dalej. Czy to wypijewszą, czy nie? O, najszybszy sposób, co? Nie plecaków, ja mówię o piecach. Czy piec jest inny? Kiedy speedrun Far Cry'a? Oj, 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 widzą. Nie ma takich w dupę rzeczy tutaj i nie będzie. Speedrun jest planowany Sword and Sandals niebawem. Tylko problem jest taki, powiem wam, zanim go zrobimy, bo próbowałem na offstreamie zrobić. Jest to trudne o tyle, że ta gra jest tak RNG, że ja pieprzę, naprawdę. W speedrunowaniu to jest tak RNG, bo nawet jest tak, że możesz golda nie dostać na item potrzebny do speedruna. Rozumiesz to? Bo jest losową ilość golda dostajesz. Czyli spieprzone to jest. Trzeba będzie posiedzieć długo. Myślę, że no z pół streama zajmie speedrun, który trwać powinien godzinę. Także to będzie ciężki speedrun, ale zrobimy go w tym miesiącu. Remake Mafii, nie no, Gierczak w dupę, Remake Mafii. Oj, oj, oj. Far Cry 4 na YouTube w tym miesiącu będzie. Tylko kiedy? My Summer Car, nie wiem czy będzie kiedykolwiek. Może będzie, może nie. Czekajcie, miałem srebro gdzieś. Gdzie jest to srebro? Tu. Dobra. O, mogę zapalniczkę zrobić w końcu. To sobie ją zrobię, zamiast zapałek będę ją używał, bo nią się też dało podpalać pochodnie. Dobra, niech se leży w tym piecu ten. Zróbmy tak. Sobie daj to. Daj te patyczki. Pyk. Ty, poczekaj, a zastanawiam. A, laga miałem. Zastanawiam się coś. Czy jak mam w ekwipunku, nadal się otwiera. Czyli nie można mieć dwóch plecaków naraz. Chyba. Chyba, że da się między nimi potem strzałką. Bo, zobaczcie, nie mam go, ale skrótem sobie mogę go otworzyć tak. Także spoko, nie muszę go mieć w ekwipunku, żeby... Znaczy na pasku, żeby go używać. Także pokrzęp. To ja sobie pod E ustawię plecak w takim razie. Bo pod tabem mamy ekwipunek. Pokczam. Zadam jeszcze lepsze pytanie. Kiedy Gothic lagą? Oj, oj, oj. Za trudne już dla mnie te pytania. Wiecie? Już nawet nie ogarniam, o czym wy mówicie. Czekaj, gdzie to jest? Dopalę już te zapałki i potem będę używał tylko tego. A dało się? Da się. Pyk, pyk, wszystko git. Chowam to. Z tego się nie da zrobić tego? Da się. Pyk, pyk. Co jest? Nie, wszystko git jest. Ej, dobra, poczekajcie. To pochowam. Gravel też na razie schowam. Żelazo se schowam.
Węgiel schowam, złoto schowam, mam level, to sobie dodam magic na czwórkę, bo to potrzebuję, żeby wydobyć te gówna. Dobra, idźmy. Speedrun, dawaj tego horrorka za 7 ziko. Nie no. Zapaloną pochodnią zgaszone podpalaj. Pytanie, czy to w ogóle możliwe. Ale w sumie 5 head, masz rację, 5 headzik. Ile? 32, sporo dało, co? Oddało nieźle. Siema. Myślę, że to pierwszy sobie pokopiemy. Może tutaj do jakiejś jaskini wejdziemy jak będzie i idziemy na ligę. Taki jest plan, widzowie. Ze 2 godziny myślę w ligę, bo napiję pszamy. I będzie POG! Nie, nie, fubu. Nie będzie tego niestety. Chyba, że wypieprzę dzidę do Oslo. Jak pewien znany twórca. To wtedy zrobię tak. Jak piszesz. Trzy na trzy to trzy w dół. Ja wiem, że jest lepsza metoda, ale luj z lepszą metodą. Zdobędę niedługo łapkę golema węglowego. Będę napieprzał 16 bloków do przodu jednym hitem i luj. To se teraz mogę tak robić. Potem i tak z czasu nie ten. Rozumiesz, o co mi chodzi. Wiesz, o co mi chodzi, nie? No, to git. Siema Morkiel. Zara coś dropnie, patrzcie. Sorry, że tak non stop jarby popijam, ale no, czasem ktoś zwróci mi uwagę na it. Czemu ja tak napieprzam tą jarbę? Na YouTube, na streamie to się każe przyzwyczaju. Ale rozumiesz, nowy widz się pojawia i mówi tak: co ty odpieprzasz z tą rurką w mordzie śmieciu? Zara przez rurkę to ty będziesz jadł. Ale no, wiesz, o co mi chodzi. Trzeba sobie popijać jerbunia, hiluj. To ty byłeś? Czy wypicie całego monsterka taką w nocy jest ok? Powiem ci szczerze, że na mnie monstery za bardzo nie działają. Ale na głodny żołądek to w sumie działa. Ale tak to to dla smaku raczej. Ale na noc czy warto, no nie wiem, może zadziałać na ciebie i nie będziesz mógł zasnąć, te luj. Przecież ja do trzeciej siedzę, to do trzeciej z tobą posiedzę. Posiedzimy razem, chociaż do trzeciej, pokczam. Kurde. Dobra, dorobmy to. O, 8 w ogóle ten, do dodania. Wiecie co? Dobra, zróbmy tak. Dodajmy sobie szybsze kopanie kamienia. Co to dawało? A, że... Aha, to żelazo tylko. Dobra. Weźmy sobie. O, widać różnicę. Co? Widać, widać. Po lewej stronie u góry są jakieś moby. Sam nie wiem, czy warto. Jutro próbne egzaminy, ale jakie? Są do matury jakieś? Nie. Chyba nie w tym, w listopadzie. Chociaż. I to chyba od drugiej klasy napieprzałem te próbne, także nie wiadomo. Jutro na 8. Żadnego monsterka w zapasie. Jerbę zacznij napieprzeć. Na dłużej starcza. Kosztuje w dupę 1/10 tego co monster. No bo facz, kupujesz te pół kilo jerby za 2 dyszki, a nawet za 15.
Starcza ci około 2 tygodnie, no powiedzmy prawie 2 tygodnie regularnego picia, coś takiego mi się wydaje. Pół kilo. No to zobacz, ile ci to wyjdzie dziennie. Rozumisz? Taniocha. Także Worf. Plus mój jest dobra, ale to musisz się przyzwyczaić. A czemu XD no? Plus jest zdrowsza. Znaczy zdrowa jest ogólnie yerba. Wiadomo, że kofeina w dużych ilościach nie wiem czy jest zdrowa, chyba nie. Ale yerba ma chociaż właściwości, które potwierdzone, że są zdrowe. A Monstery ma jedyne to, że w dupę masz tego. Po wątrobie za 2 lata. Chociaż nie wiem jak to jest. Dokładnie. Dawaj złotego golema, dawaj. Pu! A nie ma. Rozumiem cię, Kaldini. Spoko, Kazet, to ja później se zerknę. Raczej to ja to pieprzę. Ile ja mam? Dobra, Louis, zróbmy tak. Ale mamy dużo tego lapisu. No, zapieprzony ekwipunek cały. Muszę zrobić sobie... Aha, ja mam 6 patyków tylko. Mało. Gdzie kilof? Tu. Budulec to chyba lepiej mieć tutaj, jak mi się wydaje. A wody muszę się napić. Potem zobaczę, ale przeraża mnie to, co jak widzowie piszą, że porypana reklama. W sumie dziwne to jest, że coś takiego dają na it, nie? Kurde, pieprzone pochodnie, no. No nie, to też się spieprzy. Daj tą tarczę już. O kurde. Ja pierdzielę, to pochodnia mi wodę zepsuła. Nie wytrzymam. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. To niezła pochodnia. Boże, no nie mogę z tych pochodni, naprawdę. Nie jest to zaskoczeniem, czy ja wiem? Porypane to jest. Że taka reklama powstała. Ja pierdzielę, jak ja zaraz umrę. Nie, no nie umrę. Pyk. To wpiję przed tyłu. Dobra, wróćmy se pokopać. Wyłącz dźwięki zbroi, bo denerwują, ale to są dźwięki chyba w MC. W RL Craftcie, wszystkiego, kroków, dupę i tak dalej. Czemu piję taką wodę brudną? Z Wisły? No, bieda zajrzała w oczy. Trzeba se radzić, nie? Lepsze to niż uschnąć. No nie wiem, zależy, bo możliwe będzie też coś takiego, że na przykład jacyś youtuberzy zaczną tą reklamę pokazywać jakoś w filmikach, mówić, że jakieś gówno jest i YouTube wtedy dopiero na to zwróci uwagę i wycofa to. Tak też może być. Zależy jak głośno to będzie, tak powiem szczerze.
Jak będzie głośno o tym, to może to wycofają, a jak nie, to będą mieli to w dupie. I tyle. Te reklamy. Oni jednak PR bardziej dbają. Najbardziej o ten PR właśnie. Jak ktoś coś odpieprza, to oni jednak wolą jak najszybciej, żeby ciszej było o tym. Kawałek już pokopaliśmy. Jakby trafić na coś fajnego tutaj. Te serca też się dropią. Wiecie co? Chyba obniżyły poziom jednak do tego do tej jedenastki. Bo coś nie leci. O. Bo coś nie leci za dobrze. Mogłoby lepiej. Rozumiesz? Także do 11 zbijmy se w dół. Ok, ok. Ja już obniżyłem? Nie. Może diamenty wtedy będą jakieś. Przecież ja diamentów nie wiem, czy ja mogę wydobywać w ogóle. Co to było? Mogę? No nie wiem, czy na 8 tego, ale zobaczymy, jak będą. O, węgiel! Z dupy nagle. Ty, może będzie golemik. Tam go napieprzył. Fajnie było, jakby był, bo z golemika może łapka wypaść do lepszego kill-offa. Bardzo bym chciał. Mam nadzieję, że to się stanie. Ale gówno się stanie prędzej niż łapka. Co to jest? To przy kopaniu takie ten? Kiedymy? Nie, bo zimno mu się robi. Zimno się robi. Jezus Maria, to gdzie ja się wkopałem? Zimno się robi temu w dupę naszemu ludzikowi. Jesteśmy na 13, a mamy być na 11, tak? Dobra. To jeszcze jeden w dół. A nawet nie jeden. Bo dwa. Ludzik zamarza? Luj z nim. Nie zamarznie frajerzyna. Mam nadzieję. Dobra, na 11 jesteśmy. Liczę, że serio będzie lepszy dropik. Węgiel. Chociaż węgiel daje expa sporo. I może wypaść golem. Także dwa plusy. A mógłby wypaść. Czekaj, czemu ja mam pół serca? No nie, nie będę tego leczył. A, siódmy. To tak zrobimy. No, dawaj golem, teraz, go! To redstone? O. Też spoko, bo jak spadaje. A z redstone da się coś w Railcraftie dobrego robić, czy nie? No i gówno, no nie wypadł. Ale jak spadaje redstone. Ja pierdzielę, jak dużo. Pog. Dziewiąty, dobra, to dawaj tak. Pyk, siódmy, ósmy do nowej zbroi. Chyba sobie ją z bomby nawet zrobię. Kurde, co ja zrobiłem? Chyba sobie nową zbroję z bomby zrobię, wiecie? Żeby ulepszyć się troszeczkę. O, pokchamp. Mogę spróbować zmontować na przykład tego RLC? No nie wiem, nie wiem. Jak chcesz, to możesz próbować. Ale no co? No nie wiem, jak masz ochotę. Czy coś z tego będzie, to ja nie wiem. Zazwyczaj ciężko to wychodzi potem, także... może się okazać to stratą czasu, niestety. Plus jak zrobisz gówniano.
to mam nadzieję, że nie będę musiał tego mówić, tylko się skapniesz o tym. Bo będzie sadgę mówić widzowi, że wiesz o co, wiesz o co mi chodzi. Wiesz o co mi chodzi. Pewnie i tak dam na drugi kanał to. Znaczy, kiedy w dupę to nie wiem. Ale skróty, ja robiłem ostatnio skrót z RLCrafta, który był nawet fajny. Także no nie wiem, zobaczymy co z tym skrótem. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będzie mi się chciało, to se zmontuję. Znaczy ostatnio, ja pierdzielę, masz rację, ty 3 miesiące temu. Rozumiem, kuszyku, rozumiem. Dobra, kopiemy, czekajcie. Mam już ten 8, bo nawet nie... czekaj. Nie, mam 7, dobra. Coś przed nami jest. Na mapce. Ty, mogłoby być to leże smoka. To. Jest taka szansa. Obsrany jestem. 7 level. O, dobra, będzie 8. Dobra. Wiecie co? Powrót na chwilę. Zrobię sobie żelazne EQ, żeby się nie bać nikogo już w tej grze. Zamówiłeś swoją pierwszą jarbę? Jaką? Jaką sobie zamówiłeś? Farma owiec i za free bandaże. Ale później to ja się leczę lifestealem. To bandaże to ja mam w dupie. Bandaże są halko w early OP. Co jest? A, bo tu węgla nie było. Zapomniałem. Tylko złoto wydobywałem? To powinienem nic poza tym? Dziwna sytuacja. Zróbmy kamienie. A, to Ctrl Q, dobra, zapominam. Teraz tak, E. Pyk, pyk. Czekajcie. Silver chowam. To chowam. Mógłbym bloki zrobić. Wiecie co? Dobra. Full EQ. To zróbmy tak. Co mi to da po przetopieniu? Jaką jarbę widzę? Mówił, bo nie widziałem. Ja jarbę zawsze kupuję w Biedronce. Minutka. No, to chyba nie jest jarba. Ja mówię staremu, że jak nie wykopię gigantycznego tunelu w Minecraft, to kończy z piciem. Stary. I to niby ja, tak? Nie no, co ty pieprzysz? Chłopie, to nie jest, to jest... Słuchaj. To jest w celach po pierwsze ulepszeniowych, zarobkowych i jeszcze jakiś tam się znajdzie, rozumiesz? 53... OLEX! Spadało tupienie zbroi! Ty... Wiesz na co ja wpadłem? Robię zbroję, przetapiam ją. OP! Najlepsza ekspiarka świata! Tupę, tyle expo to dało, że ja pierwsze, serio. Pyk! 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 Dobra. Dobra, mamy dwa razy tyle armora teraz. Pog. Złoto to... No, więcej kilofów nie zrobię, bo ja nic nie mam już. Wody się napije i idziemy dalej, tylko tym razem patrzcie. Nuggetsem się napije. Ja pierdzielę w dupę. Nie wytrzymam. Psycha siada. Psycha sitting. Ty kurde. Co jest? Wyżej skaczę! Zapomniałem o tych buffach! A to mi speeda odejmuje, ale pog buff.
Ja kiedyś piłem yerbę z tych torebek, taką torebeczek jak herbatę, ale to nie jest yerba, w sensie to nawet nie ma podobnego smaku. To jest tak jak ta yerba w puszkach, co jest w sklepach, gazowana w dupę jeszcze, nie wiem czemu. Nie wiem, kogoś porypało, serio. Ja pierdzielę, psycha mi siada. No nie mogę. Stekiem. Pij to, gówno! No nie mogę, pij to! A, bo się nie może stąd napić. Dobra, w dupę. Fajnie wygląda na tych shaderach Herelcraft, nie? W sensie Minecraft po prostu. Patyki jeszcze muszę, dobra. Słuchaj, ścinam cię. Który raz to mówi? Co się w dupę, nie mogę pozachwycać? Ja pierdzielę, no nie mogę. Przy was to w dupę nic nie można. Stary się pozachwycać nie może komputerem przy was nawet. Siedemnaście. Ale małe drzewko. Dawaj, patyki. Ja pierdzielę, jedno? Posrało? Dobra, 20 wystarczy. Która jest? 50. Dobra, ostatnie 10 minut kopania i wypieprzamy na ligę. Jaką jarwę polecam? Kurupi. Najlepsza. Najlepsza pod słońcem. Kurde. Jaką pierwszą w życiu piłem jarwę? Chyba Amandę? Coś takiego? Nie pamiętam dokładnie. Nie licząc takiej ze sklepu, ale to nie była raczej yerba, to była taka mieszanka, która miała być jako yerba. No ale to chyba tą Amandę całą. A Amanda, nie wiem czy wiecie, yerba ma polskie pochodzenie. I chyba nadal Polacy ją jakby sprzedają. Ja pierwsze, polska yerba. Rozumiecie? Dobra, pog. Ty, dobra, dobrze tu dropi. Pytanie. Nie. Pokaż mi, co ja tu potrzebuję dalej. Agility 4. No dobra, to lećmy sobie do 12. Boxdela firma? Czemu? Do smoczej jamy? Tylko zerkniemy, chyba dzisiaj nie będzie już na to czasu. Chociaż na, nie wiem czy nawet zerkniemy, bo ona jest nad nami, nie wiem dokładnie jak wysoko. Ale spokojnie widzowie, jutro kontynuacja RL Krawcika. Ja pierwsze, co? Taka kontynuacja. Nie wiem, kuszyk, jak masz ochotę? Ok, ok, ok. Ciężko tak o się dogadywać. O której liga? O pierwszej, zara. Myślę, że z dwie gierki zagramy max.
Ale czemu ty robisz ankietę? Powiesz mi? Ta ankieta jest nieważna, bo mod oszalał i ją zrobił z dupy. Ok. Dobra. Teoretycznie jesteśmy pod tym leżem. Dobra. Zerknijmy tylko. Jezu, myślałem już o diament. Hiap. To jest golem? Czemu ja się nie mogę bronić przed nim? Czemu ja się przed nim nie broniłem? Tylko jakoś machał rączką. Wieści IQ. O mój Boże, jak mnie wystraszył pieprzeniec. O kurde, zaraz się na mnie rzuci ten. Jeszcze gorszy boss. Dobra, gonga dostał i się wyłożył, frajer. Ez. W ogóle mi zbroi nie zniszczył. Czemu? Jakieś kryształki. O, tu jest coś. A, to na topór. Szkoda. To nie jest do kilowka. A nie, jest! Pickaxe. 7-4-4. Czyli 7 do przodu i 4 na 4 robi, tak? Dziwne. Ale zamiast rączki tamtego teoretycznie, chociaż tamten chyba lepiej czyścił. Z tego co pamiętam. To tamten lepiej czyścił niż ten. A, wiaderko. Dobra, tym razem się uda, wierzę. Tak! Udało się! A emeraldy jakieś poleciały z tego bossa? W dupę nic. Jeden poszedł, łącznie jeden. Rozumiesz, jakie gówno. Trzeba będzie na krówki pochodzić i ulepszyć plecaczek. Taki plan jest. To wypieprzę. A tu już nie będę tego naprawiał. Dobra, zerknijmy, czy to jest daleko? Coś tam lata. To jest w prawo. A nie, jak w górę wyjdę, to też będzie. Jak ja obsrany już. Nadal są wyżej te moby, z tego co widzę. Gdzieś tutaj to jest. Tylko pytanie, czy to jest zwykła jaskinia? Czy to jest rzeczywiście leże smoka? To może być też zwykła jaskinia po prostu, wiecie o co chodzi? Nie wiem, co jest za mob, nie pamiętam go w ogóle. Ja pierdziele, jak ja zatruty. Chyba umrę. Nie, żyję, ale nie wiem co tu się wylało.
i nie mogę tam po tym chodzić. Więc co ja mogę zrobić jedynie? Gówno. Załatam to i wypieprzone w to mam. To jest to wszystko. To ja myślałem, że leży smoka, to jest wszystko wypełnione właśnie tą trucizną. A, dobra, pisałeś to wcześniej, ja nie widziałem. Wisła się wylała. Ja pierdzielę, muszę to zatamować. I wypieprzone w to na razie. No niestety. Miałem nadzieję, że leży smoka, a to gówno. Sadgę. Dobra, wracam. Dobra, jeszcze ostatnie trzy kratki. Przód. Leże smoka są bardzo rzadkie. I tam są najsilniejsze smoki. Pamiętam, że tamten umarł przez jakieś... Nie pamiętam przez co, czy on się zbugował, czy go zabiły moby, które tam były. Chyba moby go biły, no, też mi się tak wydaje. Przez ten wyższy skok szybciej się przemieszczam, czołem napijeprzając w sufit pokczam. Dobra, przetopmy jeszcze to i sobie stąd pójdźmy. A w sumie... No wiem, wiem kuszyku i nie dodałem. Ostatnio byłem z mamą w Lidlu i nie miałem yerby, bo mi się skończyła, a w Lidlu była taka yerba, to była miętowa, biorę to i sobie... Na chacie spróbowałem jakiś syf, sadgę. No, zazwyczaj takie, ale widziałem, że w marketach też się da zwykłą już kupić yerbę. Taką co w necie, tylko jest drożej. Ale wiecie, komuś zabraknie, potrzebuje, to sobie kupi. Także spoko opcja. Pierwsza już, no wracam, tylko przetapiam to, idziemy na chatę. Podsumować dzisiejsze zmagania. Pokchamp. Dobra, zostawiam te piece w sumie, nie noszę ich ze sobą. 29 żelaza, 6 level. Spoko. Szonek, dzięki, że byłeś. Zero deadów przez cały dzień! Chyba, że... Już myślałem, że... że umrę od buga. Ale dobra, nic się nie stało. Skąd mam ten kryształ z moba? Nie kuś losu. Tylko wracam do domu. Dzień jest chyba. Albo noc? Nie, chyba dzień, tylko burza. Na tych szaderach burza jest tak ciemna, że ja pierwsze. Musimy diamenty znaleźć, żeby mieć enchantowe książeczki. Znaczy tą książkę do enchantowania. Ty zoba! O ja pierwsze, fajne! Da się tak szybciej, dobra. Odłóżmy tylko itemy. Złoto, srebro, żelazo, nuggetsy. To wypieprzę. Czekajcie, tak. To wypieprzę, to wypieprzę. To mi jest w ogóle niepotrzebne. No bo to jest item w ogóle też. Ja nie mogę teraz. Dobra. No nie wiem, czy tego ty kamień cały chować. Mogę zrobić dodatkowo skrzynkę na kamień, szczerze. Bo tak trochę debilnie trzymać w tym miejscu kamień na siłę. To jest skrzynka na kamień od dzisiaj. No.
To wypieprzam. Mogę kobla przy sobie jakiegoś tam nosić, wiadomo, lepiej nosić niż nie nosić. Zbroja nawet nie jest uszkodzona w ogóle. A czekajcie, a jaka tam ta ma buffy? O, lepsza! A nie, ta ma pół armora. Więcej. Ale, luj z nią. O, idealne podsortowanie, skrzynka na kamień i osobna na wszystko inne. O, kamień jest najcenniejszy, muszę mieć dla niego specjalną skrzyneczkę. Wiadomo. I co ja miałem jeszcze zrobić? Chyba tyle. Dobra. Także PogChamp, jak na pierwszy dzień, powrót do RL Crafta, serio PogChampowy wyszedł. Zero deadów, full set. Sporo skilli dodaliśmy, full set metalowy, czy tam jak to się nazywa, żelazny. Sporo leveli dodaliśmy. Kopalnia, kozak wioska. Myślę, że jutro. Dobra, idę spać. A, bo nie ma nocy. Myślę, że jutro w RL Crafciku, bo prawdopodobnie będziemy kontynuować. Wieża. Będzie wieża robiona. Także tyle dzisiaj z RL Craftem. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę